Zygmunt Bauman Nowoczesność i zagłada Rozdział czwarty Wyjątkowość i zwyczajność zagłady Aż dotąd zło, bo trzeba jakoś wyjaśnić ten zdubiewający zbieg okoliczności, zaskakujący tylko na pierwszy rzut oka, przenikało stopniowo, po cichu, w pozornie niewinnych dawkach, a jednak, gdy spojrzeć wstecz, Analizując wszystko z perspektywy czasu, wydaje się oczywiste, że narastanie oznak nie było czystą koicydencją, lecz posiadało, by się tak wyrazić, własną dynamikę, tyle że utajoną, jak podziemny strumień, który wzbiera i potężnieje, by w końcu nagle i gwałtownie pojawić się na powierzchni. Wystarczy tylko cofnąć się do czasów, gdy pojawiały się pierwsze złowieszcze znaki. By wyrysować wykres, by stworzyć zarys klinicznego obrazu nieuchronnego narastania objawów. Juan Goiti solo, krajobraz po bitwie. Czy nie czułbyś się szczęśliwszy, gdybym potrafił Ci udowodnić, że wszyscy wykonawcy tej zbrodni byli obłąkani? Pyta wielki historyk zagłady, Raul Hilberg. Tylko że właśnie tego nie potrafił udowodnić. Prawda, którą odsłania, nie daje ukojenia. Wątpliwe też, by zapewniła komuś szczęście. To byli wykształceni ludzie. Musimy o tym pamiętać, ilekroć zastanawiamy się nad sensem cywilizacji zachodniej po Auschwitz. Nasza zdolność rozumienia nie nadąża za tempem rozwoju. Nie możemy już twierdzić, że sprawujemy pełną kontrolę nad funkcjonowaniem naszych instytucji społecznych, struktur biurokratycznych lub technologii. To z pewnością zła wiadomość dla filozofów, socjologów, teologów i wszystkich innych wykształconych osób, które zajmują się zawodowo wyjaśnieniem i zrozumieniem. Wnioski, do jakich doszedł Hilberg, oznaczają, że nie wykonali oni swojej pracy jak należy. Nie potrafią wyjaśnić nam istoty i przyczyn tego, co się stało. Nie potrafią pomóc nam tego zrozumieć. To oskarżenie brzmi dosyć poważnie w odniesieniu do naukowców musi wywołać ich niepokój, a może nawet nakazuje przemyśleć wszystko od początku. Lecz samo w sobie nie stanowi jeszcze powodu do powszechnego alarmu. W przeszłości zaszło w końcu wiele innych ważnych wydarzeń, które nie w pełni zdołaliśmy zrozumieć. Czasami nas to złości. Na co dzień jednak nie spędza nam to snu z powiek. Ostatecznie pocieszamy się zwykle. Te przeszłe zdarzenia to przedmiot zainteresowania nauki. Czy rzeczywiście? To nie zagłada. W całej swojej potworności okazuje się trudna do pojęcia. To nasza zachodnia cywilizacja stała się dla nas niemal niepojęta z powodu zagłady i to w okresie jej bezprecedensowej, wszechświatowej ekspansji, gdy sądziliśmy, że doszliśmy już z nią do ładu, że poznaliśmy jej najgłębsze sekrety i przewidzieliśmy możliwe drogi jej rozwoju. Jeśli Hilberg ma rację i rzeczywiście, nasze najważniejsze instytucje społeczne. Wymykają się naszemu poznaniu i naszej praktyce, to jest to powód do zmartwienia, nie tylko dla naukowców. To prawda, od zagłady minęło prawie pół wieku. To prawda, jej bezpośrednie skutki szybko odchodzą w przeszłość. Pokolenie, które osobiście jej doświadczyło, już prawie wymarło. Ale i to jest to złowieszcze, budzące grozę ale. Dobrze znane cechy naszej cywilizacji, które za sprawą zagłady stały się dla nas znowu niepojęte, stanowią nadal ważną część naszego życia. Nie przeminęły, nie zniknęły. A więc nie znikła także możliwość powtórzenia zagłady. Bagatelizujemy tę możliwość, traktujemy z pobłażliwością tych nielicznych pasjonatów których rozsierdza nasz wewnętrzny spokój. Mamy dla nich specjalne szydercze określenia. Czarnowic, Kassandra, prorok zniszczenia. Z łatwością odrzucamy ich bolesne przestrogi. Czyż nie zachowujemy czujności? Czyż nie potępiamy przemocy, nikczemności i okrucieństwa? Czyż nie zwalczamy ich przy użyciu całej naszej inwencji i znaczących Coraz potężniejszych środków? Poza tym, czy cokolwiek w naszym otoczeniu wskazuje na możliwość wydarzenia się katastrofy? Życie staje się coraz lepsze i coraz wygodniejsze. Nasze instytucje w zasadzie zdają egzamin. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni przed wrogami, a nasi przyjaciele z pewnością nie uczynią nic haniebnego. Oczywiście słyszymy od czasu do czasu o okrucieństwach jakie niektórzy, niedostatecznie cywilizowani, a przez to odlegli od nas duchowo ludzie, wyrządzają swoim równie nieokrzesanym sąsiadom. Członkowie ludu Ewe masakrują milion członków ludu Ibo, nazwawszy ich przedtem robactwem, kryminalistami, złodziejami i podludźmi, bez własnej kultury. Irakijczycy trują gazem bojowym irackich Kurdów, Choć w tym wypadku obywa się nawet bez obelg i wyzwisk. Tamilowie masakrują Syngalezów, Etiopczycy eksterminują Erytrejczyków, a może na odwrót, Ugandyjczycy eksterminują się nawzajem. To wszystko jest oczywiście smutne, ale co ma wspólnego z nami? Jeżeli czegoś to dowodzi, to z całą pewnością jedynie tego, jak fatalnie jest różnić się od nas. I jak dobrze jest wieść bezpieczne i spokojne życie pod osłoną naszej lepszej cywilizacji. By zyskać świadomość tego, jak niestosowne może się kiedyś okazać nasze dobre samopoczucie, wystarczy sobie przypomnieć, że jeszcze w 1941 roku nikt nie spodziewał się zagłady, że na podstawie dostępnej wówczas wiedzy nikt nie mógł jej przewidzieć i wreszcie. Że kiedy rok później stała się ona faktem, przyjęto w fakt z powszechnym niedowierzaniem. Ludzie nie przyjmowali do wiadomości tego, na co patrzyli. Nie dlatego, że byli tempi lub wykazywali złą wolę. Po prostu nic z tego, co widzieli wcześniej, nie przygotowało ich na to, co nastąpiło. Opierając się na tym, co widzieli i w co wierzyli dotychczas, żywili przekonanie, że masowe morderstwo. Na które nie mieli nawet nazwy, było po prostu niewyobrażalne. W roku 1988 stało się ono ponownie niewyobrażalne. W roku 1988 wiemy jednak to, czego nie wiedzieliśmy w roku 1941: że także niewyobrażalne należy umieć sobie wyobrazić. Problem. Są dwa powody. Dla których problem zagłady, w przeciwieństwie do wielu innych tematów studiów naukowych, nie można traktować wyłącznie jako zagadnienia naukowego, redukując go jedynie do wymiaru przedmiotu badań historycznych i filozoficznej refleksji. Po pierwsze, nawet jeśli zagłada jako kluczowe wydarzenie historyczne zmieniła bieg historii w nie mniejszym stopniu niż rewolucja francuska, odkrycie Ameryki czy wynalezienie koła, to z pewnością zmieniła niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek, w historii naszej zbiorowej świadomości i samowiedzy. Wywarła znikomy wpływ na nasze wyobrażenia dotyczące znaczenia i historycznych tendencji rozwojowych nowoczesnej cywilizacji. Pozostawiła nauki społeczne, w szczególności zaś socjologię, zasadniczo w niezmienionym i nienaruszonym stanie, jeśli nie liczyć marginalnych obszarów badań specjalistycznych. Oraz niektórych mrocznych i złowieszczych ostrzeżeń przed patologicznymi aspektami nowoczesności. Wciąż jednak czyni się wiele, aby utrzymać oba te wyjątki z dala od kanonu praktycznej wiedzy socjologicznej. Dlatego też nasze zrozumienie czynników i mechanizmów odpowiedzialnych za zagładę nie pogłębiło się w istotny sposób. A skoro rozumiemy niewiele więcej niż przed półwieczem, Możemy się znowu okazać nieprzygotowani do rozpoznania i odczytania znaków ostrzegawczych, nawet gdyby jak wówczas, były wszechobecne i same rzucały się w oczy. Po drugie, dalszy bieg historii wpłynął w niewielkim stopniu na te historyczne zjawiska, które według wszelkiego prawdopodobieństwa zawierały w sobie zarzewy zagłady, a w każdym razie nie mamy wyraźnych podstaw, aby sądzić inaczej. Z tego, co wiemy, a raczej z tego, czego nie wiemy, wynika, że mogą one czekać na dogodny moment, aby znów dojść do głosu. Wolno nam podejrzewać, że warunki, które kiedyś zrodziły zagładę, nie zmieniły się w jakiś radykalny sposób. Jeżeli w roku 1941 w naszym porządku społecznym było coś, co umożliwiło zagładę, nie mamy żadnej pewności, że dzisiaj tak już nie jest. Coraz liczniejsza rzesza znanych i szanowanych naukowców ostrzega nas przed popadaniem w samozadowolenie. Ideologia i system, który dały początek Auschwitz, trwają w nienaruszonym stanie. Oznacza to, że państwo, naród znajduje się poza kontrolą i może doprowadzić do aktów społecznego kanibalizmu na niewyobrażalną skalę. Jeśli nie podda się go kontroli, może ono zniszczyć całą cywilizację. Nie potrafi działać dla dobra ludzkości. Jego wykroczenia nie podlegają żadnym kodeksom prawnym ani moralnym. Jest pozbawione sumienia. Henry Feingold. Wiele cech współczesnego cywilizowanego społeczeństwa pozwala na łatwy powrót do ludobójczych praktyk. Suwerenne państwa roszczą sobie prawo do popełniania aktów ludobójstwa lub angażowania się w ludobójcze masakry skierowane przeciwko rządzonym przez nie ludziom, traktując to jako integralną część swojej suwerenności, a ONZ w istocie broni tego prawa. Leo Cooper W ramach pewnych granic traktowanych względami natury politycznej i militarnej, nowoczesne państwo może zrobić ze swymi obywatelami wszystko, co tylko zechce. Nie ma żadnych granic moralno-etycznych, których państwo nie może przekroczyć, jeśli tego zapragnie, ponieważ nie ma żadnej władzy moralno-etycznej, która stałaby ponad państwem. W kwestiach etyki i moralności sytuację jednostki w nowoczesnym państwie można w zasadzie porównać do sytuacji więźnia w Auschwitz. Albo postępuje zgodnie z regułami narzuconymi przez tych, którzy sprawują władzę albo musi się liczyć z konsekwencjami o nieprzewidywalnej skali. Reguły rządzące egzekucją człowieka zbliżają się dziś coraz bardziej do zasad, które rządziły życiem i śmiercią w Auschwitz. George Karen i Leon Ripport Niektórzy cytowani autorzy, ulegając emocjom, jakie musi wywołać, nawet pobieżne zapoznanie się ze świadectwami zagłady wykazują niestety skłonność do przesady. Część ich stwierdzeń brzmi niewiarygodnie, a z pewnością nazbyt alarmistycznie. Mogą one nawet odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jeśli bowiem wszystko, co znamy, przypomina Auschwitz, to znaczy, że z Auschwitz da się żyć, i to nierzadko da się żyć całkiem dobrze. Jeżeli zasady, które rządziły życiem i śmiercią więźniów Auschwitz, nie różnią się niczym od tych, które rządzą naszym życiem i śmiercią, to o co cały ten krzyk i lament? Z pewnością więc należałoby unikać pokusy wykorzystywania nieludzkiego obrazu zagłady do zaangażowanych politycznie wystąpień w sprawach większych lub mniejszych, w zasadzie jednak typowych i codziennych ludzkich konfliktów. Masowe unicestwianie ludzi było skrajną formą wrogości i ucisku, ale nie znaczy to, że wszystkie przypadki ucisku, zbiorowej nienawiści i niesprawiedliwości są takie jak zagłada. Zewnętrzne, a tym samym powierzchowne podobieństwa stanowią niewątpliwą podstawę do analizy przyczyn. Wbrew temu, co piszą KREN i REPORT. Konieczność dokonania wyboru między konformizmem a ponoszeniem skutków niepokorności nie oznacza jeszcze życia w Auschwitz, a zasady głoszone i praktykowane przez większość współczesnych państw nie zmieniają automatycznie obywateli tych państw w ofiary zagłady. Prawdziwy powód do obaw, którego nie sposób zbagatelizować, uznając go wyłącznie za naturalny, choć zwodniczy efekt traumy po zagładzie, Leży gdzie indziej. Wskazują na nie dwa powiązane ze sobą fakty. Po pierwsze, procesy ideologiczne, które mocą swej wewnętrznej logiki mogą wygenerować projekty ludobójstwa oraz środki techniczne pozwalające na realizowanie tych projektów, nie tylko dały się świetnie pogodzić z założeniami nowoczesnej cywilizacji, ale to właśnie nowoczesna cywilizacja. Umożliwiła ich zaistnienie, wykreowała je i podtrzymywała przy życiu. Nie należy sądzić, że zagłada uniknęła w jakiś tajemniczy sposób konfliktu z nowoczesnymi instytucjami i normami społecznymi. To właśnie te instytucje i normy umożliwiły zagładę. Bez nowoczesnej cywilizacji i jej najważniejszych źródłowych osiągnięć nie byłoby zagłady. Po drugie, zawiodła cała misterna sieć politycznych mechanizmów kontrolnych, barier oraz przeszkód wypracowanych przez naszą cywilizację, które miały nas bronić przed przemocą i ograniczać zapędy nazbyt ambitnych i bezwzględnych polityków. Kiedy doszło do masowego morderstwa, ofiary pozostały same. Zostały oszukane przez owo humanitarne, miłujące pokój i przestrzegające prawa i porządku społeczeństwo, a ich bezpodstawne poczucie bezpieczeństwa stało się głównym powodem ich tragedii. Mówiąc bez ogródek, mamy powody do obaw, ponieważ żyjemy nadal w tym samym modelu społecznym, który umożliwił zagładę i który nie posiadał żadnych mechanizmów obronnych pozwalających jej zapobiec. Już choćby z tego powodu musimy wyciągnąć właściwe wnioski z lekcji zagłady. Chodzi tu o coś więcej niż o złożenie hołdu pamięci milionów pomordowanych, wyrównanie rachunków z mordercami oraz zaleczenie wciąż niezabliźnionych moralnych okaleczeń biernych i milczących świadków. Nawet najpilniejsza i najwszechstronniejsza refleksja. Nie zabezpieczy nas oczywiście w pełni przed możliwością powrotu masowych mordów i rzeszy o niemiałych, biernych widzów. A jednak, bez podjęcia takiej refleksji, nie potrafilibyśmy nawet ustalić prawdopodobieństwa owego powrotu. Ludobójstwo inne niż wszystkie. Masowe mordy nie są wynalazkiem nowoczesnym. Znamy z historii niezliczone wypadki wrogości między wspólnotami lub sektami, osłabiające obie strony i potencjalnie dla nich niszczące, prowadzące często do otwartej przemocy, czasami do masakr, a w niektórych wypadkach do eksterminacji całych ludów i kultur. Na pierwszy rzut oka podważa to wyjątkowość zagłady, zwłaszcza zaś ów szczególny związek między zagładą a nowoczesnością. Rzekome powinowactwo z wyboru między zagładą a cywilizacją nowoczesną. Pokazuje, że śmiercionośna zbiorowa nienawiść towarzyszyła człowiekowi zawsze i prawdopodobnie nigdy go nie opuści. W takim ujęciu jedynie znaczące nowum wniesione przez nowoczesność polegałoby na tym, że wbrew składanym obietnicom i wbrew powszechnym oczekiwaniom społecznym nie zdołała ona nadać relacjom międzyludzkim bezkonfliktowego i łagodnego kształtu i nie skończyła ostatecznie z nieludzkim traktowaniem człowieka. Nowoczesność nie dotrzymała obietnicy, nowoczesność zawiodła, ale nowoczesność nie ponosi odpowiedzialności za zagładę, bo ludobójstwa towarzyszyły człowiekowi od początku jego historii. Doświadczenie zagłady zawiera w sobie jednak zupełnie inną naukę. Zagłada była niewątpliwie kolejnym epizodem w długiej serii planowanych masowych mordów i niewiele krótszej serii mordów faktycznie dokonanych. Posiada ona jednak cechy, które czynią ją niepodobną do żadnego z wcześniejszych przypadków ludobójstwa i to właśnie te cechy zasługują na specjalną uwagę. Mają one odrębny, nowoczesny charakter, a ich obecność pokazuje, że nowoczesność przyczyniła się do zagłady w sposób bardziej bezpośredni niż tylko poprzez swoją słabość i nieudolność. Pokazuje, że cywilizacja nowoczesna odegrała nie tylko bierną, ale i czynną rolę w przygotowaniu i wykonaniu zagłady. Pokazuje, że zagłada była w tej samej mierze klęską, co wytworem cywilizacji nowoczesnej. Podobnie jak wszystkie inne przedsięwzięcia wykonywane w nowoczesny, racjonalny, planowy, oparty na wiedzy naukowej i doświadczeniu ekspertów, skutecznie zarządzany i skoordynowany sposób. Także zagłada zostawiła w tyle i przyćmiła wszystkie swoje przednowoczesne odpowiedniki, które w porównaniu z nią okazały się prymitywne, niewydajne i nieskuteczne. Zagłada podobnie jak wszystko inne w naszym nowoczesnym społeczeństwie była osiągnięciem pod każdym względem wyjątkowym jeśli oceniać ją według standardów głoszonych i przyjętych przez nowoczesne społeczeństwo góruje ona nad dawnymi przypadkami ludobójstwa tak jak nowoczesna fabryka przemysłowa góruje nad chałupniczym rzemiosłem albo jak nowoczesne gospodarstwo rolne wyposażone w traktory kombajny i środki ochrony roślin, góruje nad chłopskim zagonem, na którym używa się konia i motyki, a chwasty plewi się ręcznie. 9 listopada 1938 roku w Niemczech doszło do wydarzenia, które zapisało się potem w historii pod nazwą Kristallnacht – Kryształowej Nocy. Rozjuszony tłum, inspirowany przez władze i dyskretnie przez nie sterowany, Zaatakował żydowskie domy, sklepy, warsztaty i miejsca kultu. Wybijano szyby, podkładano ogień, demolowano wnętrza. Około 100 osób straciło życie. Kristallnacht była jedynym masowym pogromem, do jakiego doszło na ulicach niemieckich miast podczas całego okresu zagłady. Był to także jedyny przypadek mieszczący się w ramach wielowiekowej tradycji zbiorowych aktów przemocy. Dokonywanych przez tłum na Żydach. Nie różnił się on szczególnie od dawnych pogromów. Nie wyróżniał się niczym specjalnym na tle długiej listy analogicznych wypadków, która ciągnie się od czasów antycznych i poprzez średniowiecze sięga niemal współczesnych, choć wciąż jeszcze wyraźnie przednowoczesnych pogromów w Rosji, Polsce czy Rumunii. Gdyby nazistowska polityka wobec Żydów Składała się tylko z kryształowych nocy i podobnych im zdarzeń, dopisałaby ona co najwyżej jeszcze jeden akapit lub rozdział do wielotomowej kroniki namiętności przeradzających się wamok, publicznych linczów i niegodziwości żołnierzy dopuszczających się gwałtów i plądrujących podbijane miasta. Stało się jednak inaczej. Stało się inaczej z jednego prostego powodu. Masowy mord na tak wielką skalę był nie do pomyślenia i nie do wykonania przy użyciu tego typu środków bez względu na to, jak wiele kryształowych nocy udałoby się jeszcze zorganizować. Przyjrzyjmy się liczbom. Państwo niemieckie unicestwiło około 6 milionów Żydów. Gdyby zabijano ich studiennie, zabrałoby to prawie 200 lat. Przemoc tłumu bazuje na niewłaściwych psychologicznych podstawach. Odwołuje się bowiem do gwałtownych emocji. Ludzi można wprawić w stan szału, ale nie można podtrzymywać tego stanu przez 200 lat bez przerwy. Emocje i ich biologiczne podstawy mają swoją naturalną trwałość. Każda żądza, nawet żądza krwi, ulega kiedyś nasyceniu. Poza tym emocje są kapryśne, mogą się zmieniać. Nie można polegać na emocjach linczującego tłumu, który może czasami ulec odruchowi współczucia, poruszony na przykład widokiem cierpienia dziecka. Tymczasem, aby wyplenić jakąś rasę, trzeba zabijać dzieci. Skrupulatne, masowe i bezwzględne morderstwo wymagało zastąpienia tłumu biurokracją. Zastąpienia zbiorowej wściekłości posłuszeństwem wobec zwierzchników. Porządna biurokracja byłaby bowiem skuteczna niezależnie od tego, czy stanowiska urzędnicze zajmowaliby w niej skrajni czy umiarkowani antysemici, co poszerzałoby znacznie potencjalne zasoby kadrowe. Biurokracja sterowałaby działaniami urzędników nie poprzez rozbudzanie emocji, ale poprzez rutynową organizację pracy. Dokonywałaby wyłącznie zaplanowanych wcześniej rozróżnień, nie kierując się nigdy osobistymi względami, co wykluczałoby wszelkie arbitralne podziały na, dajmy na to, dzieci i dorosłych, uczonych i złodziei, winnych i niewinnych. Dzięki hierarchicznej odpowiedzialności wypełniałaby wolę władzy zwierzchniej, bez względu na jej treść i charakter. Ściekłość i szał. To żałośnie prostackie i nieskuteczne narzędzia masowego unicestwiania ludzi. Z reguły zużywają się jeszcze przed zakończeniem pracy. Nie można, opierając się na nich, budować wielkich projektów. Z pewnością nie takich, których ambicje sięgają poza tymczasowy efekt w postaci fali terroru, załamania się starego porządku lub przygotowania gruntu pod nowe rządy. Genghis Khan i Piotr Pustelnik nie potrzebowali nowoczesnej technologii i nowoczesnych, naukowych metod zarządzania i organizacji. Stalin i Hitler owszem. Nasze nowoczesne, racjonalne społeczeństwo skończyło definitywnie z awanturnikami i dyletantami w rodzaju Genghis Hana i Piotra Pustelnika. Utorowało natomiast drogę wyznawcom chłodnego, konsekwentnego. I metodycznego ludobójstwa, takim jak Stalin i Hitler. Nowoczesne przypadki ludobójstwa wyróżniają się już na pierwszy rzut oka swoją skalą. Nigdy wcześniej, to znaczy przed dojściem do władzy Hitlera i Stalina, nie wymordowano tak wielu ludzi w tak krótkim czasie. Nie jest to jednak najważniejsze nowum, a tylko uboczny produkt innych, istotniejszych zjawisk. Współczesny masowy mord cechuje brak jakichkolwiek spontanicznych działań, które zastępuje racjonalne, starannie opracowany program. Typowym zjawiskiem jest niemal całkowita eliminacja przypadku i niezależność od grupowych emocji i motywacji osobistych. Mobilizacja ideologiczna odgrywa w tym wypadku jedynie pozorną lub marginalną, maskującą lub dekoracyjną rolę. Przede wszystkim jednak współczesny masowy mord wyróżnia jego cel. Motywy morderstw w ogóle, w szczególności zaś morderstw masowych, były zawsze bardzo zróżnicowane. Wahały się one od czystej, wyrachowanej chęci zysku do równie czystej, bezinteresownej nienawiści lub heterofobii. Większość konfliktów i ludobójczych działań wymierzonych przeciwko ludności tubylczej mieści się w tym przedziale. Jeśli stoi za nimi jakaś ideologia, to sprowadza się ona zwykle do prostej alternatywy albo my, albo oni lub też do stwierdzeń w rodzaju: Nie ma tu miejsca dla nas obu albo: Dobry Indianin to martwy Indianin. Zakłada się przy tym, że przeciwnik stosowałby się zapewne do tych samych zasad, gdyby miał taką możliwość. Większość ideologii ludobójczych Opiera się na pokrętnym przypisywaniu własnych intencji i potencjalnych działań adwersarzom. Prawdziwie nowoczesne ludobójstwo jest inne. Nowoczesne ludobójstwo to ludobójstwo zorientowane na osiągnięcie konkretnego celu. Celem tym nie jest po prostu pozbycie się przeciwnika, to jedynie środek do osiągnięcia właściwego celu. Wymóg wyższej konieczności niezbędny krok. Które trzeba uczynić, jeśli chce się dojść do kresu drogi. Właściwym celem jest wielka wizja lepszego i radykalnie odmienionego społeczeństwa. Nowoczesne ludobójstwo jest elementem inżynierii społecznej, która ma zaprowadzić ład społeczny zgodny z projektem społeczeństwa idealnego. Dla inicjatorów i zarządców nowoczesnego ludobójstwa. Społeczeństwo jest przedmiotem planowania i świadomych projektów. W społeczeństwie nie wystarczy zmienić jednego lub kilku szczegółów, poprawić tego lub tamtego czy rozprawić się z paroma kłopotliwymi dolegliwościami. Można i trzeba zrobić znacznie więcej. Można i trzeba stawiać sobie ambitniejsze i radykalniejsze cele, przebudowywać społeczeństwo. Dopasowywać je siłą do kompleksowego, naukowo opracowanego planu. Można stworzyć społeczeństwo obiektywnie lepsze od tego, które po prostu istnieje, istnieje w sposób naturalny, bez świadomej interwencji człowieka. W projekcie tym ważką rolę odgrywa nieodmiennie wymiar estetyczny. Doskonały świat, który trzeba zbudować, odpowiada wymogom najwyższego piękna. Kiedy już powstanie będzie pod każdym względem zadowalający, niczym doskonałe dzieło sztuki. Będzie to świat, którego, jak głoszą niezapomniane słowa Albertiego, nie można już ulepszyć, nie można już nic do niego dodać, niczego zeń ująć, ani nic w nim zmienić. Jest to projekcja wizji ogrodniczej, dla której ekranem staje się cały świat. Myśli, uczucia, marzenia i pragnienia projektantów doskonałego świata nie różnią się od tych, które żywi każdy ogrodnik, godny tego miana, choć zapewne na nieco mniejszą skalę. Niektórzy ogrodnicy nienawidzą chwastów psujących projekt ogrodu, tej brzydoty w sercu piękna, tego plugastwa w sercu sielskiego ładu. Inni podchodzą do tego bez emocji. Widzą tu po prostu problem do rozwiązania. Dodatkową pracę do wykonania. Nie ma to jednak wpływu na los chwastów. Jedni drudzy ogrodnicy tępią je bezlitośnie. Gdyby ich wprost o to zapytać lub pozwolić im na chwilę refleksji, przyznaliby zgodnie chwasty trzeba zniszczyć nie tyle ze względu na nie same, ile ze względu na piękny porządek, jaki powinien panować w ogrodzie. Współczesna kultura jest kulturą ogrodniczą. Definiuje się poprzez projekt doskonałego życia i idealnego urządzenia relacji społecznych. Buduje własną tożsamość na nieufności do natury. W istocie definiuje naturę i samą siebie, a także dzielącą ją różnicę poprzez przyrodzoną nieufność do wszystkich form spontanicznego działania. I poprzez tęsknotę za lepszym i koniecznie sztucznie stworzonym ładem. Aby zaprowadzić w ogrodziu w sztuczny ład, potrzeba nie tylko ogólnego planu, lecz także odpowiednich narzędzi i surowców. Potrzeba także skutecznej ochrony przed nieustannym zagrożeniem, jakie stwarza nieład. Ład przyjmujący zawsze najpierw formę projektu, rozstrzyga o tym, co stanowi narzędzie. Co surowiec, co jest bezużyteczne, a co istotne, a co szkodliwe, co jest chwastem, a co szkodnikiem. Klasyfikuje wszystkie elementy świata, odnosząc je do własnych potrzeb i założeń. Z punktu widzenia projektu, wszystkie działania mają charakter instrumentalny, a wszystkie obiekty działania są albo użyteczne, albo szkodliwe. Nowoczesne ludobójstwo, podobnie jak cała nowoczesna kultura, Przypomina praca ogrodnika. To jeden z wielu uciążliwych obowiązków, które muszą brać na swoje barki ci wszyscy, którzy traktują społeczeństwo jak ogród. Tam, gdzie jest ogród, tam są też chwasty, gdyż tak zakłada projekt. A chwasty należy niszczyć. Pozbywanie się chwastów nie jest działaniem destrukcyjnym, lecz twórczym. Nie różni się w zasadzie od innych działań, które składają się na tworzenie i pielęgnację idealnego ogrodu. We wszystkich wizjach społeczeństwa jako ogrodu, niektóre fragmenty środowiska społecznego określa się mianem ludzkich chwastów. Jak wszystkie inne chwasty, także i te trzeba odszukać, wyizolować i usunąć poza granice społeczeństwa, aby nie mogły się rozprzestrzeniać. Jeśli to nie wystarczy, trzeba je unicestwić. Stalin i Hitler nie zabijali swoich ofiar, aby zagarnąć i skolonizować zamieszkiwane przez nie terytorium. Ofiary te zabijano często w monotonny, mechaniczny sposób, którego nie ożywiało żadne z ludzkich uczuć, łącznie z nienawiścią. Zabijano je, ponieważ nie pasowały z tego czy innego powodu. Do koncepcji doskonałego społeczeństwa. Zabijanie ich było aktem twórczym, a nie destrukcyjnym. Pozbywano się ich, aby zbudować świat obiektywnie lepszy, skuteczniejszy, piękniejszy i bardziej moralny świat komunizmu, albo rasowo czysty świat aryjski. W obu wypadkach świat harmonijny, wolny od konfliktów, podległy woli rządzących, uporządkowany, i kontrolowane. Ludzie, naznaczeni nieusuwalną skazą swojej przeszłości lub pochodzenia, nie pasowali do tego nieskazitelnego, zdrowego i promiennego świata. Nie można było zmienić ich natury tak jak nie da się zmienić natury chwastów. Nie można ich było udoskonalić ani poddać się reedukacji. Należało się ich pozbyć ze względu na ich genetyczne lub ideowe obciążenia. Ze względu na działający w nich naturalny mechanizm odporny i impregnowany na wszelkie formy kulturowego oddziaływania. Dwa największe i najbardziej skrajne przypadki nowoczesnego ludobójstwa pozostały wierne duchowi nowoczesności. Nie sprzeniewierzyły się głównym ideom procesu cywilizacyjnego. Przeciwnie. Były najbardziej konserwatywnym i nieskrępowanym wyrazem jego ducha, próbowały zrealizować najambitniejsze celowego procesu, przed którymi zwykle się cofano, niekoniecznie z powodu braku dobrej woli. Pokazały one, jakie efekty mogą przynieść racjonalizacyjne, projektodawcze i nadzorcze marzenia i wysiłki nowoczesnej cywilizacji, gdy nikt im nie przeciwdziała, gdy nikt ich nie powściąga i nie ogranicza. Owe marzenia i wysiłki towarzyszą nam zresztą od dawna. Wyposażyły nas one w rozległy i potężny arsenał środków technologicznych i form zarządzania. Zrodziły instytucje, których jedynym celem była instrumentalizacja ludzkiego zachowania posunięta na tyle daleko, że pozwalała realizować skutecznie i energicznie dowolne cele bez oglądania się na ideologiczny zapał lub aprobatę moralną wykonawców. Legitymizują one sytuację, w której rządzący posiadają monopol na ustanawianie celów, a rządzeni zredukowani zostają wyłącznie do roli narzędzi. To właśnie ona większość naszych działań przekształcają w środki do osiągnięcia ostatecznego celu, co w praktyce oznacza uległość wobec tych, którzy wytyczają cele, wobec woli zwierzchniej, wobec ponadjednostkowej wiedzy. Z całą pewnością nie oznacza to jednak, że żyjemy dzisiaj według reguł, które obowiązywały w Auschwitz. Zagłada jest wprawdzie zjawiskiem nowoczesnym, lecz nie wynika z tego wcale, że nowoczesność jest zagładą. Zagłada jest efektem ubocznym nowoczesnego dążenia do precyzyjnie zaprojektowanego i całkowicie kontrolowanego świata efektem, który pojawia się wówczas, gdy owo dążenie wymyka się spod kontroli. I wszelkich ograniczeń. Z reguły jednak dzieje się inaczej. Nowoczesne ambicje zderzają się z pluralizmem ludzkiego świata. Nie mogą się w nim zrealizować z powodu braku absolutnej władzy i absolutnego monopolu środków, który pozwoliłby zignorować, zlekceważyć lub zdominować wszelkie autonomiczne siły równoważące i powściągające owe ambicje. Szczególne właściwości nowoczesnego ludobójstwa. Kiedy nowoczesne marzenie spotyka się z absolutną władzą, zdolną podporządkować sobie w pełni nowoczesne narzędzia racjonalnego działania, i kiedy owa władza wyzwala się spod skutecznej kontroli społecznej, dochodzi do ludobójstwa. Nowoczesnego ludobójstwa, takiego jak zagłada. Tego rodzaju zwarcie, chciałoby się powiedzieć, przypadkowe spotkanie. Ogarnięte ideologiczną obsesją elity władzy, z potężnymi możliwościami racjonalnego i metodycznego działania, zdarza się stosunkowo rzadko. Gdy się jednak zdarzy, ujawnia pewne aspekty nowoczesności, które w innych okolicznościach są znacznie słabiej widoczne, dlatego też mogą łatwo umknąć naszej uwagi. Nowoczesna zagłada jest wyjątkowa w dwojakim sensie. Jest niepodobna do innych historycznych przypadków ludobójstwa, ponieważ jest nowoczesna. Okazuje się także czymś wyjątkowym na tle codziennego życia nowoczesnego społeczeństwa, ponieważ łączy pewne typowe elementy nowoczesności, które zwykle występują oddzielnie. W tym drugim sensie nietypowe i rzadkie jest tylko połączenie owych elementów, nie zaś one same. Każdy z tych elementów, rozpatrywany z osobna, jest czymś powszechnym i normalnym. Wiedza o saletrze, siarce lub węglu drzewnym jest niepełna, jeśli nie wie się i nie pamięta, że zmieszane w odpowiednich proporcjach zmieniają się w proch strzelniczy. Jednoczesna wyjątkowość i zwyczajność zagłady znalazła swój znakomity wyraz w podsumowaniu badań Sary Gordon. W systematycznej eksterminacji, w odróżnieniu od sporadycznych pogromów, mogła dokonać tylko wyjątkowo potężna władza i... Jak się wydaje, eksterminacja ta mogła się powieść tylko w warunkach wojennych. Dopiero centralizacja władzy dokonana przez Hitlera i jego radykalnie antysemickich zwolenników umożliwiła eksterminację europejskich Żydów. Zorganizowany proces polegający na wykluczaniu i mordowaniu Żydów wymagał współpracy znacznej części armii i biurokracji, a także przychylnego nastawienia ludności niemieckiej, niezależnie od tego, czy popierało ono otwarcie nazistowskie prześladowania i eksterminację. Gordon wymienia kilka czynników, które musiały wystąpić łącznie, aby w rezultacie złożyć się na zagładę. Radykalne i, jak pamiętamy z poprzedniego rozdziału, nowoczesne, to znaczy rasistowski i eksterminacyjny, antysemityzm rasistowskiego typu, przekształcenie antysemityzmu w praktycznie polityczne działanie potężnego, scentralizowanego państwa. Istnienie rozległego i skutecznego aparatu biurokratycznego pozostającego do dyspozycji tegoż państwa, stan wyjątkowy, nadzwyczajne wojenne warunki pozwalające rządowi i kontrolowanej przezeń biurokracji dokonywać rzeczy, które w czasach pokoju spotkałyby się pewnie z bardziej stanowczym oporem oraz postawa nieingerencji i biednej akceptacji ze strony ogółu ludności. Dwa z tych czynników można by uznać za przypadkowe, być może należy je traktować łącznie, gdyż po przejęciu władzy przez nazistów wojna była właściwie nie do uniknięcia. Nie były to cechy konieczne nowoczesnego społeczeństwa, choć zawsze tkwiły w nim potencjalnie. Pozostałe czynniki są jednak całkowicie typowe okazują się one stale obecne w każdym nowoczesnym społeczeństwie, a ich obecność stała się jednocześnie możliwa i nieuchronna. Dzięki tym procesom, które słusznie kojarzy się z powstaniem i rozwojem cywilizacji nowoczesnej. W poprzednim rozdziale próbowałem pokazać związek między antysemityzmem radykalnym, eksterminacyjnym a kulturowymi i społeczno-politycznymi przemianami, które uznaje się zwykle za efekt rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. W ostatnim rozdziale próbuję poddać analizie mechanizmy społeczne uruchomione także w warunkach współczesnych które tłumią lub znoszą opory moralne i generalnie powstrzymują ludzi przed czynnym przeciwstawianiem się złu. Teraz zamierzam skoncentrować się tylko na jednym, bodaj najistotniejszym spośród konstytutywnych składników zagłady typowo nowoczesnym, technologiczno-biurokratycznym modelu działania i mentalności, którą ów model instytucjonalizuje, wytwarza, wspiera i powiela. Istnieją dwa przeciwstawne sposoby wyjaśniania zagłady. Potworność masowego mordu można uznać za dowód słabości cywilizacji albo za dowód jej straszliwej mocy. Można przekonywać, że kiedy władza trafia w ręce przestępców, cywilizowane zasady postępowania mogą ulec zawieszeniu, a wówczas przedwieczna bestia, skrywająca się tuż pod skórą społecznie ukształtowanej istoty, może wydostać się na wolność. Można też przekonywać, że ludzie wyposażeni w technologicznie i konceptualnie wyrafinowane produkty nowoczesnej cywilizacji mogą dokonywać rzeczy, których nie dokonaliby bez nich, chronieni przez własną naturę. Mówiąc jeszcze inaczej, można, zgodnie z tradycją ciągnącą się do Hołpsa, przyjąć, że mimo podejmowanych wysiłków cywilizacyjnych nie udało się nam jeszcze, przezwyciężyć naszej nieludzkiej, przedspołecznej kondycji. Można też utrzymywać, że w efekcie procesu cywilizacyjnego naturalne odruchy i dążenia udało się zastąpić sztucznymi, plastycznymi wzorcami ludzkich zachowań, dzięki czemu bestialstwo i zniszczenie ujawniły się w skali, która pozostawała niewyobrażalna, dopóki człowiek kierował się w swoich działaniach naturalnymi skłonnościami. Opowiadam się za tą drugą interpretacją, co postaram się uzasadnić w dalszej części rozważań. To, że większość z nas, w tym także wielu teoretyków społecznych, instynktownie wybiera raczej pierwszą interpretację, świadczy o niezwykłej popularności etiologicznego mitu, który w tej czy innej odmianie służył przez lata cywilizacji zachodniej do legitymizowania ekspansji terytorialnej. Przedstawianej jako efekt większego ewolucyjnego zaawansowania. Cywilizacja zachodnia definiuje swoją walkę o hegemonię w świecie w kategoriach świętej wojny, człowieczeństwa z barbarzyństwem, rozumu z ignorancją, obiektywnej wiedzy z uprzedzeniami, postępu z regresem, prawdy z przesądem, nauki z magią, racjonalności z namiętnością. Interpretuje dzieje swojej rosnącej dominacji. Jako historię stopniowego, lecz nieustannego zastępowania panowania natury nad człowiekiem panowaniem człowieka nad naturą. We własnych osiągnięciach widzi przede wszystkim zdecydowany wzrost ludzkiej swobody działania, mocy twórczej i poczucia bezpieczeństwa, wolność i bezpieczeństwo utożsamia natomiast z wyznawanym przez siebie typem porządku społecznego. Nowoczesne zachodnie społeczeństwo uznaje się zatem za społeczeństwo cywilizowane, a pod pojęciem społeczeństwa cywilizowanego rozumie się stan osiągnięty dzięki wyeliminowaniu lub przynajmniej stłumieniu większości przejawów naturalnej ohydy i patologii, a także przyrodzonej człowiekowi skłonności do okrucieństwa i przemocy. Popularne wyobrażenie cywilizowanego społeczeństwa to nade wszystko wyobrażenie braku gwałtu, wizja społeczeństwa łagodnego, przyjaznego. Jedwabistego. Być może najistotniejszym symbolicznym wyrazem tego paradygmatycznego wyobrażenia cywilizacji jest uświęcenie ludzkiego ciała. Troska o to, aby nie naruszać tego najbardziej prywatnego obszaru, aby unikać, jeśli to możliwe, fizycznego kontaktu, aby przestrzegać nakazanego przez kulturę fizycznego dystansu. Niemniej znaczące okazują się także kulturowo uwarunkowane niechęci oburzenia. Jakie odczuwamy, ilekroć widzimy lub słyszymy, że owa święta przestrzeń została naruszona. Nowoczesna cywilizacja może sobie pozwolić na podtrzymywanie iluzji świętości i autonomii ludzkiego ciała dzięki skutecznym mechanizmom samokontroli, które wykształciła i które z reguły skutecznie powielała w procesie wychowania jednostki. Skuteczność powielanych w procesie wychowawczym mechanizmów samokontroli sprawiła, że można było zrezygnować z konieczności zewnętrznych ingerencji w sferę cielesną. Z drugiej strony, prywatność ciała i jego nienaruszalność wzmacnia osobistą odpowiedzialność za jego kondycję, narzucając tym samym potężną sankcję na związany ze sferą cielesną rygor i dyscyplina. W ostatnich latach surowościowych sankcji, wykorzystywana chętnie przez rynek konsumencki, zaowocowała w końcu tendencją do interioryzacji owego wymogu dyscypliny. Rozwój indywidualnej samokontroli staje się dziś coraz częściej przedmiotem samokontroli jednostki. Kulturowy zakaz wchodzenia w zbyt bliski kontakt z drugim ciałem służy zatem jako skuteczna ochrona przed rozproszonymi, przygodnymi wpływami, które mogłyby naruszyć centralnie sterowany model porządku społecznego. Zasada niestosowania przemocy w codziennych, chaotycznych stosunkach międzyludzkich jest nieodzownym warunkiem i niezmiennym skutkiem centralizacji przemocy. W istocie jednak powszechność zasady niestosowania przemocy w cywilizacji nowoczesnej to złudzenie, a ściślej integralna część jej autoapologii i autoapoteozy jej mit założycielski. Nie jest prawdą, że nasza cywilizacja zwalcza przemoc z powodu jej nieludzkiego, upadlającego lub niemoralnego charakteru. Jeśli nowoczesność jest rzeczywiście antytezą dzikich, barbarzyńskich namiętności, to z pewnością nie bez namiętnych tortur, destrukcji i rzezi. Im bardziej racjonalna staje się myśl ludzka, tym więcej przykładów zniszczenia. W naszych czasach np. terroryzm i tortury przestały już być narzędziem ślepych namiętności i stały się instrumentami politycznej racjonalności. W trakcie procesu cywilizacyjnego doszło jedynie do przemieszczenia źródeł przemocy i dystrybucji dostępu do środków przymusu. Gwałt, podobnie jak wiele innych rzeczy, które nauczyliśmy się potępiać i nienawidzić, nie przestał istnieć, lecz tylko znikł z pola widzenia. Stał się niewidzialny z perspektywy wąsko zakrojonego i sprywatyzowanego osobistego doświadczenia. Zamknięto go na specjalnie do tego celu wydzielonych odosobnionych terenach, z reguły niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Zepchnięto do sfery cienia, zdala dala od zdecydowanej większości liczącej się większości obywateli albo wyeksportowano do odległych miejsc których ludzie cywilizowani nie mają na ogół żadnych życiowych interesów. Rezerwacje w czasów zawsze można przecież odwołać. W ostatecznym rozrachunku prowadzi to do koncentracji przemocy. Już sama centralizacja i monopolizacja nawet technicznie niedoskonałych środków przymusu pozwoliłaby osiągnąć niespotykane dotychczas efekty. Koncentracja środków przemocy pobudza jednak skutecznie do poszukiwania coraz doskonalszych rozwiązań technologicznych, co potęguje dodatkowo efekty samej koncentracji. Antony Gides podkreślał wielokrotnie, że pozbycie się przemocy z życia codziennego ocywilizowanych społeczeństw wiązało się zawsze ściśle z głęboką militaryzacją wymian międzyspołecznych i wewnątrz społecznego procesu ładotwórczego. To wojsko i policja miały do dyspozycji najnowocześniejszą broń i najnowocześniejsze formy biurokratycznego zarządzania. Przez ostatnie 200 lat liczba osób, które poniosły gwałtowną śmierć w wyniku owej militaryzacji, nieustannie rosła, osiągając niespotykane dotychczas rozmiary. Zagłada wymagała zaangażowania nadzwyczajnej ilości środków przemocy, wykorzystanie ich wszystkich do realizacji jednego celu, Stało się dodatkowym bodźcem do ich dalszej specjalizacji i technologicznego udoskonalania. Bardziej jednak od samej ilości narzędzi zniszczenia, a nawet od ich technologicznej sprawności, liczył się sposób ich wykorzystania. Ich nadzwyczajna skuteczność wynikała głównie z podporządkowania reguł ich stosowania czysto biurokratycznym, formalnym procedurom. Co uodporniło je niemal całkowicie na wszelkie formy nacisku, którym mogłyby ulegać, gdyby narzędzia przemocy były kontrolowane przez rozproszone i niepowiązane ze sobą ośrodki decyzyjne i stosowane w nieskoordynowany sposób. Przemoc przekształcono w technikę, a więc taką formę działania, która z natury jest wolna od emocji i posiada czysto racjonalny charakter. Wykorzystywanie amerykańskich sił zbrojnych, bombowców B-52, Napalmu i innych tego rodzaju środków jako narzędzi służących przekształceniu rządzonego przez komunistów Wietnamu, a więc obiektu niepożądanego w obiekt pożądany, jest czymś całkowicie racjonalnym, jeśli przez racjonalność będziemy rozumieć racjonalność instrumentalną. Skutki hierarchicznego i funkcjonalnego podziału pracy. Przemoc przynosi najwydajniejsze i najbardziej opłacalne efekty wówczas, gdy zasady jej stosowania regulują wyłącznie kryteria racjonalności instrumentalnej, wykluczające moralną ocenę celów. Jak wskazywałem w rozdziale pierwszym, wszystkie typy biurokracji skutecznie oddzielają środki do celów. Można nawet powiedzieć, że jest to istota struktury biurokratycznej, a zarazem tajemnica nadzwyczajnego wzrostu zdolności mobilizacyjnych i koordynacyjnych oraz racjonalności i skuteczności działania, które stały się udziałem cywilizacji nowoczesnej dzięki rozwojowi administracji biurokratycznej. Oddzielenie środków od celów jest w zasadzie wynikiem dwóch równoległych procesów, kluczowych dla biurokratycznego sposobu działania. Pierwszy z nich polega na skrupulatnym, funkcjonalnym podziale pracy, któremu towarzyszy, przynoszący osobne skutki, postępujący przyrost władzy. Drugi, na zastąpieniu odpowiedzialności moralnej odpowiedzialnością służbową. Każdy podział pracy, także ten, który wynika z samej hierarchiczności władzy, stwarza dystans między ostatecznym efektem zbiorowego działania a większością jego współautorów. W biurokratycznym łańcuchu władzy, którego ostatnim ogniwem są bezpośredni sprawcy, większość działań przygotowawczych wykonują osoby, które nie uczestniczą osobiście w ostatecznej realizacji zadania, a czasami nie wiedzą nawet na czym ono polega. Przed nowoczesnym warsztacie pracy każdy pracownik, niezależnie od miejsca, jakie zajmował w hierarchii zawodowej, znał się na swoim pachu. A o różnicy pozycji decydowały praktyczna biegłość i kunszt zawodowy. Mistrz wiedział to samo, co jego czeladnik lub terminator, był tylko bieglejszy i bardziej doświadczony w swoim rzemiośle. Tymczasem ludzie zajmujący kolejne szczeble nowoczesnej biurokracji różnią się zdecydowanie zarówno kompetencjami, jak i przygotowaniem zawodowym. Część urzędników potrafi wczuć się w sytuację swoich podwładnych. Ta umiejętność może wprawdzie pomagać w utrzymaniu dobrych relacji w biurze, ale na pewno nie jest warunkiem właściwej realizacji zadania ani skuteczności działania systemu biurokratycznego. W istocie większość biurokracji nie traktuje poważnie romantycznego zalecenia, aby wszyscy urzędnicy, zwłaszcza ci, którzy zajmują wyższe stanowiska, zaczynali od zera, gromadząc i zapamiętując doświadczenia z kolejnych stadiów. Wędrówki po szczeblach urzędniczej kariery. Większość biurokracji, świadoma, jak wielu różnorodnych umiejętności wymaga wykonywania zadań kierowniczych rozmaitej rangi, posiada osobne ścieżki rekrutacji dla różnych poziomów urzędniczej hierarchii. Być może to prawda, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską, ale niewielu marszałków, a nawet pułkowników lub kapitanów nosi w swoich aktówkach żołnierskie bagnety. To praktyczne i mentalne oddalenie od ostatecznego efektu działań oznacza, że większość urzędników pracujących w strukturach biurokratycznych może wydawać polecenia, nie posiadając pełnej wiedzy na temat powodowanych przez nie skutków. Zwykle mają oni jedynie abstrakcyjną, mglistą świadomość owych skutków, ten rodzaj wiedzy, której najlepiej oddają statystyki Ukazujące efekty ilościowe, z pominięciem jakichkolwiek ocen, zwłaszcza zaś ocen moralnych. W ich dokumentach i w ich umysłach skutki te przedstawiają się co najwyżej w postaci wykresów lub diagramów, a w najlepszym razie kolumny cyfr. Ostateczne efekty poleceń, przedstawione w postaci graficznej lub liczbowej, tracą swą sub. Substancjalność. Wykresy mierzą postępy w pracy, ale nie mówią niczego na temat charakteru lub przedmiotu prowadzonych działań. Wykresy powodują, że całkowicie od siebie odmienne zadania stają się nawzajem zastępowalne. Liczy się tylko ilościowy sukces lub porażka, a same zadania, widziane w takiej perspektywie, nie różnią się od siebie. Wszystkie te efekty oddalenia spowodowane hierarchicznym podziałem pracy ulegają radykalnemu wzmocnieniu dzięki zastosowaniu podziału funkcjonalnego. Dystans między współwykonawcą pracy a faktyczną pracą wykonaną przez biurokrację, której jest on elementem, wynika wówczas nie tylko z braku osobistego udziału w bezpośredniej realizacji zadania, na które składają się kolejne polecenia służbowe, ale także z braku podobieństwa między wykonywanym przez siebie zadaniem a zadaniem urzędu jako całości. To pierwsze nie jest miniaturową wersją ani obrazem drugiego. Oddalenie to ma swoje głębokie i dalekosiężne psychologiczne skutki. Czym innym jest wydanie rozkazu załadunku bomb do samolotu, a czym innym dbanie o regularne dostawy stali do fabryki zbrojeniowej produkującej bomby. W pierwszym wypadku osoba wydająca rozkazy może nie posiadać wyrazistego, plastycznego wyobrażenia na temat zniszczeń, jakie powoduje bomba. W drugim wypadku kierownik zaopatrzenia nie musi w ogóle myśleć o tym, do czego służą bomby. Nawet abstrakcyjna, czysto pojęciowa wiedza na temat skutków użycia bomby jest zbędna i całkowicie nieistotna dla skutecznej realizacji powierzonej mu części zadania. W funkcjonalnym podziale pracy każda czynność może prowadzić do wielu skutków końcowych, to znaczy może stać się elementem więcej niż jednej sensotwórczej całości. Funkcja sama w sobie nie posiada znaczenia, a o znaczeniu, które ostatecznie uzyska, nie decydują bynajmniej jej bezpośredni wykonawcy. To jacyś inni, z reguły anonimowi, niedostępni, nadają jej gdzieś kiedyś znaczenie. Czy pracownicy zakładów chemicznych produkujących napalma wzięliby na siebie odpowiedzialność za spalone żywcem dzieci? Pytają Kren i Report. I czy w ogóle przyszłoby im na myśl, że ktokolwiek rozsądny mógłby obarczać ich taką odpowiedzialnością? Oczywiście nie, gdyż system biurokratyczny nie daje do tego żadnych podstaw. Podzielenie procesu uśmiercania dzieci napalmem na drobne funkcjonalne zadania oraz odseparowanie od siebie poszczególnych zadań sprawiły, że uświadomienie sobie końcowego efektu tego procesu stało się nie tylko nieistotne, ale i nadzwyczaj trudne. Pamiętajmy wszak, że napalm produkuje zakład chemiczny, a nie jakiś konkretny jego pracownik. Drugi proces, który odpowiada za wytworzenie dystansu w stosunku do ostatecznych efektów biurokratycznych działań wiąże się ściśle z pierwszym. Zastąpienie odpowiedzialności moralnej odpowiedzialnością służbową byłoby nie do pomyślenia bez wprowadzenia skrupulatnego podziału funkcjonalnego i odizolowania od siebie poszczególnych działań. A w każdym razie byłoby nie do pomyślenia na taką skalę. Wspomniany proces zachodzi już do pewnego stopnia. Przy czysto liniowej hierarchizacji nadzoru i kontroli. Każda z osób wydających polecenia odpowiada przed swoim bezpośrednim przełożonym, dlatego też liczy się z jego opinią i jego aprobatą podejmowanych działań. Bez względu na to, jak wiele znaczy dla niego owa aprobata, posiada on wciąż jeszcze, choćby teoretyczną, świadomość końcowego efektu, do którego zmierza jego praca. Istnieje zatem przynajmniej teoretyczna możliwość konfrontowania aprobaty zwierzchników z, z ohydą końcowego efektu. A tam, gdzie istnieje możliwość porównania, istnieje także możliwość wyboru. W ramach czysto liniowego podziału poleceń, odpowiedzialność sprawcza pozostaje, przynajmniej w teorii, narażona na krytykę z zewnątrz. Można wciąż jeszcze domagać się dla niej uzasadnień moralnych i konfrontować ją z nakazami sumienia. Urzędnik może na przykład uznać, że jego przełożony, gdy wydał mu jakieś polecenie, przekroczył swoje uprawnienia, porzucając dziedzinę regulacji formalnych i ingerując w sferę rozstrzygnięć posiadających wartość etyczną. Zabijanie żołnierzy jest w porządku, ale zabijanie dzieci to już inna sprawa. Urzędnik ten może uznać, że obowiązek wykonywania poleceń władzy zwierzchniej nie usprawiedliwia dokonywania czynów, które on sam uznaje za moralnie naganne. Wszystkie te teoretyczne możliwości znikają lub ulegają znacznemu osłabieniu, gdy liniowa hierarchia poleceń zostaje uzupełniona lub zastąpiona przez funkcjonalny podział i wzajemne oddzielenie wykonywanych zadań. Tryumf odpowiedzialności służbowej jest wówczas całkowite, bezwarunkowy i praktycznie niepodważalny. Odpowiedzialność służbowa różni się od odpowiedzialności moralnej, nie bierze bowiem pod uwagę, że działanie jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś zewnętrznego celu. Gdy uda się usunąć z pola widzenia zewnętrzny kontekst działania, czynność wykonywana przez urzędnika staje się celem sama w sobie. Można ją oceniać jedynie za pomocą jej własnych wewnętrznych kryteriów słuszności i skuteczności. Tej osławionej względnej autonomii urzędnika, uwarunkowanego przez swoją specjalizację funkcjonalną, towarzyszy fizyczne i psychiczne oddalenie od ostatecznych skutków podzielonej, lecz skoordynowanej pracy całej instytucji. Większość specjalistycznych działań, rozpatrywana w oderwaniu od swoich odległych konsekwencji, zyskuje bez trudu aprobatę moralną, lub okazuje się obojętna z moralnego punktu widzenia. Działanie nieskrępowane moralnymi względami daje się jednoznacznie oceniać na gruncie racjonalności. Liczy się wówczas tylko to, czy wykonano je według najlepiej dostępnej wiedzy i czy jego efekt był opłacalny. Kryteria te są czytelne i łatwe w zastosowaniu. Dla tematu naszych rozważań najistotniejsze są dwa wnioski wynikające z takiego właśnie kontekstowego uposażenia biurokratycznych działań. Po pierwsze, umiejętności, wiedzę ekspercką, pomysłowość i oddzielenie działających osób, a także osobiste motywy pozwalające im rozwinąć w pełni te przymioty, da się uruchomić i zaprząc w służbę nadrzędnego biurokratycznego celu. Nawet jeśli, a może dlatego, że wykonawcy działań zachowują względną funkcjonalną autonomię wobec tego celu, a on sam nie zgadza się z wyznawaną przez nich filozofią moralną. Mówiąc wprost, kryteria moralne nie mają żadnego wpływu na operacyjną skuteczność działań biurokratycznych. Instynkt dobrej roboty, który zdaniem Tornsteina-Weblena Posiada każdy wykonawca czynności, skupia się w całości na właściwym wykonaniu powierzonej pracy. Zwiększona gorliwość w realizowaniu zadania może wynikać z tchórzliwości pracownika i surowości jego przełożonych, z chęci uzyskania awansu, z ambicji lub bezinteresownej ciekawości i wielu innych indywidualnych motywów lub cech charakteru. W zasadzie jednak, nawet bez tych dodatkowych czynników, sam instynkt dobrej roboty wystarczy do właściwego wykonania pracy. W sumie urzędnicy chcą tylko rzetelnie pracować. Cokolwiek robią, chcą to robić dobrze. Kiedy dzięki wielostopniowej dyferencjacji funkcjonalnej systemu biurokratycznego oddziela się ich od ostatecznych skutków działań, w których realizacji uczestniczą, Mogą porzucić wszelkie wątpliwości moralne i skupić się całkowicie na dobrym wykonywaniu swojej pracy. Moralność sprowadza się wówczas do prostego nakazu być solidnym, wydajnym i sumiennym ekspertem lub pracownikiem. Dehumanizacja obiektów biurokratycznych działań. Drugą, równie istotną konsekwencją funkcjonowania systemu biurokratycznego, jest dehumanizacja obiektów biurokratycznych działań, możliwość mówienia o nich za pomocą czysto technicznych, etycznie neutralnych określeń. Odczłowieczenie kojarzy nam się zwykle ze wstrząsającymi obrazu więźniów obozów koncentracyjnych, których upokorzono, redukując ich aktywność do najbardziej podstawowego poziomu walki o fizyczne przetrwanie, zakazując im korzystania z kulturowych form symbolicznego wyrazu ludzkiej godności. Zarówno w sferze wyglądu, jak i w sferze zachowania, pozbawiając ich nawet rozpoznawalnej ludzkiej postaci. Kto, stojąc przy drutach obozu Auschwitz i patrząc na te wychudłe szkielety z pomarszczoną skórą i zapadniętymi oczami, gotów byłby uwierzyć, że to naprawdę ludzie? Pytał Peter Marsz. Obrazy te są jednak tylko skrajnym wyrazem tendencji, którą można znaleźć we wszystkich strukturach biurokratycznych, bez względu na to, jak niewinne i nieszkodliwe wykonywałyby akurat zadania. Uważam, że dyskusja nad obecnością tendencji dehumanizacyjnych nie powinna się skupiać na ich najbardziej spektakularnych i nikczemnych, lecz na szczęście rzadkich przejawach, lecz na w przypadkach bardziej powszechnych, i właśnie dlatego potencjalnie groźniejszych. Odczłowieczenie zaczyna się wtedy, gdy dzięki osiągniętemu dystansowi obiekty biurokratycznych działań sprowadza się do rzędu wielkości ilościowych. Dla zarządców kolei jedynym sensownym ujęciem obiektu ich działań jest wielkość przewozu wyrażona liczbą ton przypadających na każdy kilometr torów. Nie interesuje ich. Czy przewożą ludzi, owce czy drut kolczasty? Interesuje ich jedynie ładunek, to znaczy jednostka posiadająca wymiary, lecz pozbawiona właściwości. Dla większości urzędników nawet takie ambicje jak ładunek oznaczałoby jednak zbyt ścisłą klasyfikację jakościową. Interesuje ich tylko efekt finansowy. Przedmiotem ich działań są pieniądze. Pieniądz to jedyny element, który pojawia się zarówno na początku jak i na końcu procesu, a poza tym, jak zauważali trafnie starożytni pekuniano noled. Instytucje biurokratyczne, rosnąc w siłę, rzadko ograniczają swoją działalność do jednego jakościowo określonego obszaru. Rozrastają się w różne strony, kierując się swoistym zyskotropizmem, rodzajem siły przyciągania najwyższych zysków kapitałowych. Zorganizowaniem i przeprowadzeniem zagłady zajmowały się, jak pamiętamy, sekcja gospodarczo-administracyjna. Reichssicherheitshauptamt. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. I w tym akurat przypadku nie był to ani kamuflaż, ani zasłona dymna. Istoty ludzkie, zredukowane jak wszystkie obiekty biurokratycznych działań, do samych wielkości, pozbawionych cech swoistych, tracą swoją odrębność. Ulegają od ponieważ język, jakim mówi się o tym, co ich spotyka lub o tym, co im się wyrządza, wyklucza wszelką możliwość oceny moralnej. W języku tym nie da się tak naprawdę formułować normatywnych sądów moralnych. Tylko ludzie mogą być przedmiotem stwierdzeń o charakterze etycznym. To prawda, że niektóre sądy moralne rozciągają się czasem także na inne istoty żyjące. Lecz zawsze punktem wyjścia jest ich pierwotny, antropomorficzny charakter. Ludzie zredukowani do cyfr tracą ten wyjątkowy status. Odczłowieczenie wiąże się nierozdzielnie z esencjalną, racjonalizacyjną tendencją nowoczesnej biurokracji. Ponieważ wszystkie systemy biurokratyczne zajmują się w jakiejś mierze istotami ludzkimi. Zatrważające konsekwencje procesu odczłowieczania okazują się zjawiskiem znacznie powszechniejszym, niż sugerowałby to zwyczaj utożsamiania ich niemal wyłącznie z aktami ludobójstwa. Żołnierzom każe się strzelać do celów, które upadają, gdy zostaną trafione. Pracowników dużych firm zachęca się do bezwzględnej walki z konkurencją. Urzędnicy ośrodków pomocy społecznej jednego dnia przyznają za pomogę, drugiego – zasiłek celowy lub pożyczkę na ekonomiczne usamodzielnienie. Osoby otrzymujące pomoc społeczną noszą nazwę świadczeniobiorców. W efekcie trudno dostrzec i zapamiętać, że za każdym takim technicznym określeniem kryją się żywi ludzie. Rzecz tym, że tam gdzie w grę wchodzą cele biurokratyczne, wygodnie ich nie dostrzegać i nie zapamiętywać. Skutecznie odczłowieczone i pozbawione praw przysługujących podmiotom moralnym istoty ludzkie będące obiektem działań biurokratycznych, traktuje się w sposób obojętny etycznie. Obojętność ta zmienia się jednak szybko w desaprobatę i potępienia, gdy opór lub brak współpracy ze strony owych istot spowalnia gładki przebieg rutynowych biurokratycznych czynności. Odczłowieczone istoty nie mogą przecież mieć poglądów, a tym bardziej słusznych poglądów. Nie posiadają racji, które trzeba by respektować, nie mają bowiem prawa do własnej podmiotowości. Obiekty ludzkie stają się więc czynnikiem uciążliwym. Ich nieposłuszeństwo utwierdza urzędników w poczuciu własnej słuszności i wzmacnia więzi braterstwa łączące funkcjonariuszy. Uważają się oni nawzajem za towarzyszy broni, toczących trudną walkę, wymagającą odwagi, poświęcenia i bezinteresownego oddania sprawie. To nie obiekty biurokratycznych działań, ale ich wykonawcy cierpią naprawdę i zasługują na współczucie oraz moralne wsparcie. Mają więc pełne prawo czerpać poczucie dumy i godności z faktu przezwyciężania krnombrności swoich ofiar, nie inaczej niż wówczas, gdy pokonują inne przeszkody. Odczłowieczenie obiektów działania i pozytywna samoocena moralna idą ze sobą w parze. Urzędnicy z niezmąconym sumieniem mogą zatem służyć wiernie dowolnemu celowi. Wynika z tego że biurokratyczny sposób działania, wypracowany w procesie modernizacji, zawiera w sobie wszystkie elementy niezbędne do wykonania ludobójczych zadań. Można go wykorzystać do celów ludobójczych, nie dokonując większych korekt w jego wewnętrznej strukturze oraz w regulujących go mechanizmach i normach postępowania. Co więcej, wbrew rozpowszechnionej opinii, Biurokracja nie jest jedynie narzędziem, którego można użyć równie łatwo do celów okrutnych i zasługujących na potępienie moralne oraz do celów głęboko humanistycznych. Biurokracja wykazuje wprawdzie doskonałą bezwładność co do kierunku działania, lecz sama w sobie przypomina raczej źle wyważone kości do gry. Posiada własną logikę i dynamikę działania. Sprawia, że pewne rozwiązania stają się bardziej prawdopodobne od innych. Raz puszczona w ruch, skonfrontowana z jakimś zadaniem, będzie niczym miotła ucznia czarnoksiężnika pokonywać wszelkie przeszkody, bez trudu przekraczając granice, których nierzadko nie odważyliby się przekroczyć projektodawcy jej działań. Gdyby mogli jeszcze sprawować kontrolę, nad uruchomionym przez siebie procesem. Biurokracja jest zaprogramowana na poszukiwanie optymalnych rozwiązań, ma osiągać maksymalne cele, nie czyniąc rozróżnień między tym czy innym obiektem ludzkim i nie wyróżniając obiektów ludzkich spośród rzeszy przedmiotów działania. Liczy się bowiem tylko skuteczność i obniżenie kosztów ich przetwarzania. Rola biurokracji w procesie zagłady. Pół wieku temu w Niemczech zdarzyło się tak, że przed biurokracją postawiono akurat zadanie oczyszczenia krajów z Żydów, uczynienia go Judenfrei. Biurokracja zaczęła więc od tego, od czego zaczyna każda biurokracja od sformułowania precyzyjnej definicji przedmiotu swojego zainteresowania. Następnie zarejestrowano wszystkie osoby, które odpowiadały definicji i założono każdej z nich kartoteka. Kolejny etap polegał na oddzieleniu zarejestrowanych od reszty ludności, której nie obejmowały przyjęte wytyczne działania. Wreszcie można było przejść do usuwania wyróżnionej kategorii osób z terenów aryjskich, które miały być oczyszczone. Osoby te nakłaniano z początku do emigracji, a następnie deportowano do miejsc, które znalazły się pod okupacją niemiecką. Przez ten czas biurokracja wypracowała znakomite narzędzia sprawnego oczyszczania, które, nieużywane, pokryłyby się rdzą i zmarnowały. Biurokracja, która poradziła sobie tak dobrze ze zadaniem oczyszczenia Niemiec, Nadała realny kształt także bardziej ambitnym zadaniom, czyniąc ich wybór czymś niemal naturalnym. Skoro ma się do dyspozycji tak doskonałe narzędzia, dlaczego ograniczać się tylko do oczyszczenia heimatu Aryjczyków? Dlaczego nie oczyścić całego imperium? Poprawdzie odkąd imperium stało się powszechne, zabrakło wszelkiego na zewnątrz. Gdzie można by ulokować wysypisko dla żydowskiego śmiecia. Pozostał tylko jeden kierunek deportacji w górę przez komin. Od wielu lat historycy zagłady dzielą się na dwa obozy internacjonalistów i funkcjonalistów. Pierwsi utrzymują, że wymordowanie Żydów było od początku wyraźnym zamiarem Hitlera. Który czekał tylko na odpowiednią okazję. Drudzy przypisują Hitlerowi jedynie ogólne przekonania o konieczności rozwiązania kwestii żydowskiej. Wyraziste jedynie co do celu, jakim była wizja czystych rasowo-Niemiec, ale niejasne i mętne co do praktycznych sposobów realizacji. Badania historyków dostarczają coraz bardziej przekonujących dowodów na poparcie stanowiska funkcjonalistycznego. Niezależnie jednak od ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu, nie ulega właściwie wątpliwości, że przestrzeń pomiędzy ideą a jej realizacją wypełniały w całości działania biurokratyczne. Wydaje się też nie podlegać dyskusji, że nawet gdyby Hitler posiadał precyzyjny plan działania, osiągnąłby niewiele, gdyby potężny, racjonalny aparat biurokratyczny nie podjął jego wizji. I nie przełożył jej na rutynowe procedury rozwiązywania problemów. Najistotniejsze jednak jest to, że biurokratyczny sposób działania odcisnął swoje niezatarte piętno na procesie zagłady. Jego ślady widać doskonale w całej historii zagłady. To prawda, że lęk przed skażeniem rasy i obsesja na punkcie czystości rasowej nie były wytworem biurokracji. Do tego potrzebni byli wizjonerzy. Bo biurokracja realizuje tylko projekty podsunięte przez wizjonerów. Ale zagłada była dziełem biurokracji i biurokracja dokonała jej na swój obraz i podobieństwo. Hilberg twierdzi, że los europejskich Żydów został przypieczętowany w chwili, gdy pierwszy niemiecki urzędnik zredagował treść pierwszego prawa wymierzonego przeciwko Żydom. W stwierdzeniu tym tkwi głęboka i zatrważająca prawda. Biurokracja musiała jedynie zdefiniować swoje zadanie. Z uwagi na jej racjonalność i skuteczność działania można było zakładać, że raz zdefiniowane zadanie zrealizuje ona do końca. Biurokracja przyczyniła się do przeprowadzenia zakłady nie tylko dzięki swoim zdolnościom i predyspozycjom, lecz także za sprawą swoich imamentów. Słabości. Cechująca wszelkie biurokracje skłonność do utracenia z oczu pierwotnego celu i skupienia uwagi na środkach, które same zamieniają się w cele, była już wielokrotnie szeroko komentowana, analizowana i opisywana. Biurokracja nazistowska nie różniła się pod tym względem od innych. Mordercza machina, raz puszczona w ruch, Zaczynała działać siłą własnego rozpędu. Im sprawniej radziła sobie z usuwaniem Żydów z kontrolowanych przez siebie terytoriów, tym usilniej poszukiwała nowych terenów, na których mogłaby doskonalić swoje świeżo nabyte umiejętności. Wraz ze zbliżaniem się militarnej klęski Niemiec, zakładany pierwotnie cel: ostateczne rozwiązania. Stawał się coraz mniej realny. Mordercza machina działała nadal wyłącznie za sprawą rutyny i rozpędu. Skoro istniały możliwości dokonania masowego morderstwa, należało je wykorzystać. Eksperci kreowali zatem obiekty dla swoich działań, by móc spożytkować swoją ekspercką wiedzę. Przypomnijmy tylko ekspertów z berlińskiej sekcji do spraw żydowskich wprowadzających wciąż nowe drobiazgowe restrykcje wobec niemieckich Żydów, których nie było już niemal na niemieckiej ziemi. Przypomnijmy dowódców SS, którzy nie pozwalali generałom Wehrmachtu pozostawiać przy życiu żydowskich specjalistów, choć ci byli nadzwyczaj przydatni przy różnego rodzaju operacjach wojskowych. Nigdzie jednak ta chorobliwa tendencja do zastępowania celów środkami, nie ujawniła się tak wyraźnie jak w wypadku owego niepojętego machabrycznego masowego mordu dokonanego na rumuńskich i węgierskich Żydach, gdy nadciągające ze wschodu oddziały Armii Czerwonej stały zaledwie kilka kilometrów dalej. Operacji tej Niemcy dokonali kosztem znacznego osłabienia własnej siły bojowej. Bezcenne wagony i lokomotywy. Oddziały wojskowej zastępu urzędników odciągnięto od zadań militarnych i użyto ich do przeprowadzenia czystki etnicznej w odległych regionach Europy, aby przygotować Niemcom przestrzeń życiową, której nigdy nie dane im było zaludnić. Biurokracja jest ze swej natury zdolna do działań ludobójczych, lecz by się w nie zaangażować, musi się spotkać z innym wynalazkiem nowoczesności. Śmiałym projektem lepszego, Rozsądniejszego i bardziej racjonalnego porządku społecznego, na przykład społeczeństwa jednolitego rasowo lub bezklasowego, za którym stoi, co najważniejsze, praktyczna zdolność nakreślenia projektu i determinacja do skutecznego wprowadzenia go w życie. Spotkanie tych dwóch powszechnych i wszechobecnych wynalazków nowoczesności może prowadzić do ludobójstwa. Na szczęście takie spotkania były jak dotąd zjawiskiem rzadkim i nietypowym. Krach nowoczesnych zabezpieczeń. Przemoc fizyczna i groźba jej użycia wnosi w życie jednostki już nie ciągłą niepewność i poczucie niebezpieczeństwa, lecz swoistą formę bezpieczeństwa. Przemoc ta już nie sprawia, że jednostka jako zadająca lub ponosząca ciosy jako zwyciężająca fizycznie lub pokonana, miota się między wybuchami radości i doznaniami dojmującego lęku, lecz płynie z niej, z owej przemocy skoncentrowanej za kulisami życia powszedniego, stała miarowa presja na życie jednostki, której często nie odczuwa ona prawie wcale, ponieważ całkowicie do niej przywykła, ponieważ zachowanie się jej i funkcjonowanie jej popędów. Zostały do tej struktury społeczeństwa od najwcześniejszej młodości przystosowane. Elias Przemiana Obyczajów w cywilizacji Zachodu. W ten sposób Norbert Elias powtórzył w nieco zmienionej formie znaną autodefinicję społeczeństwa cywilizowanego. Głównym twierdzeniem, na którym bazuje ta definicja, jest wyeliminowanie przemocy z życia codziennego. Okazuje się jednak, że rzekome wyeliminowanie oznacza w istocie tylko przegrupowanie sił i rozmieszczenie środków przemocy na nowych obszarach systemu społecznego. Według Eliasa oba te zjawiska są ze sobą ściśle powiązana. Przestrzeń życia codziennego jest stosunkowo wolna od przemocy właśnie dlatego, że gdzieś za kulisami zgromadzono środki przemocy fizycznej. W ilościach, które skutecznie uniemożliwiają zwykłym obywatelom sprawowanie nad nimi kontroli, a jednocześnie zapewniają bezwzględną zdolność tłumienia wszelkich niepożądanych wybuchów agresji. Obyczaje złagodniały głównie dlatego, że ludzie obawiają się dzisiaj, iż odpowiedzią na ich agresywne zachowania będzie użycie przemocy, której nie zdołają się przeciwstawić, zniknięcie przemocy z horyzontu życia codziennego. Jest zatem jeszcze jednym przejawem centralistycznych i monopolistycznych praktyk nowoczesnej władzy. W relacjach indywidualnych przemoc nie występuje, ponieważ kontrole nad dystrybucją przemocy sprawują siły niezależne od woli jednostek. Siły te nie są jednak w pełni i od wszystkich niezależne. Przemoc fizyczna i groźba jej użycia wnosi w życie jednostki już nieciągłą niepewność i poczucie niebezpieczeństwa lecz swoistą formę bezpieczeństwa. Przemoc ta już nie sprawia, że jednostka jako zadająca lub ponosząca ciosy, jako zwyciężająca fizycznie lub pokonana, miota się między wybuchami radości i doznaniami dojmującego lęku, lecz płynie z niej, z owej przemocy skoncentrowanej za kulisami życia powszedniego, stała miarowa presja na życie jednostki, której często nie odczuwa ona prawie wcale. Ponieważ całkowicie do niej przywykła, ponieważ zachowanie się jej i funkcjonowanie jej popędów zostały do tej struktury społeczeństwa od najwcześniejszej młodości przystosowane. Elias Przemiana obyczajów w Cywilizacji Zachodu. W ten sposób Norbert Elias powtórzył w nieco zmienionej formie znaną autodefinicję społeczeństwa cywilizowanego. Głównym twierdzeniem, na którym bazuje ta definicja, jest wyeliminowanie przemocy z życia codziennego. Okazuje się jednak, że rzekome wyeliminowanie oznacza w istocie tylko przegrupowanie sił i rozmieszczenie środków przemocy na nowych obszarach systemu społecznego. Według Eliasa oba te zjawiska są ze sobą ściśle powiązane. Przestrzeń życia codziennego jest stosunkowo wolna. Od przemocy właśnie dlatego, że gdzieś za kulisami zgromadzono środki przemocy fizycznej w ilościach, które skutecznie uniemożliwiają zwykłym obywatelom sprawowanie nad nimi kontroli, a jednocześnie zapewniają bezwzględną zdolność tłumienia wszelkich niepożądanych wybuchów agresji. Obyczaje złogodniały głównie dlatego, że ludzie obawiają się dzisiaj, iż odpowiedzią na ich agresywne zachowania będzie użycie przemocy, której nie zdołają się przeciwstawić. Zniknięcie przemocy z horyzontu życia codziennego jest zatem jeszcze jednym przejawem centralistycznych i monopolistycznych praktyk nowoczesnej władzy. W relacjach indywidualnych przemoc nie występuje, ponieważ kontrole nad dystrybucją przemocy sprawują siły niezależne od woli jednostek. Siły te nie są jednak w pełni i od wszystkich niezależne. Dlatego też owo osławione złagodzenie obyczajów, które z tak wielkim entuzjazmem i w całkowitej zgodzie z etiologicznym mitem zachodu głosi Elias, oraz wynikające z niego przyjemne poczucie bezpieczeństwa, rozciągające się na codzienne kontakty międzyludzkie, mają swoją cenę. Każdy z nas, mieszkańców wspólnego, nowoczesnego domostwa, w każdej chwili może zostać wezwany, do zapłacenia tej ceny albo po prostu być zmuszone do jej zapłacenia bez wcześniejszego wezwania. Pacyfikacja życia codziennego oznacza, że staje się ono całkowicie bezbronne. Członkowie nowoczesnego społeczeństwa, wyrzekając się dobrowolnie lub pod przymusem stosowania przemocy fizycznej we wzajemnych kontaktach, dokonują samorozbrojenia w obliczu nieznanych, z reguły niewidocznych, lecz potencjalnie groźnych i zawsze potężnych podmiotów zarządzających dystrybucją przemocy. Słabość obywateli niepokoi nie tyle ze względu na wysokie prawdopodobieństwo, że owe podmioty skorzystają z okazji, by skierować kontrolowane przez siebie narzędzia przemocy przeciwko rozbrojonemu społeczeństwu, ale dlatego, że to, czy tak się stanie, nie leży w praktyce od woli i działań przeciętnych obywateli. Członkowie nowoczesnego społeczeństwa nie mają już narzędzi, by zapobiec ewentualnemu użyciu przemocy na masową skalę. Złagodzenie obyczajów idzie zatem w parze z radykalną zmianą systemu sprawowania kontroli nad przemocą. Poczucie ciągłego zagrożenia. Wynikające z owej typowo nowoczesnej dysproporcji sił uczyniłoby nasze życie nieznośne, gdyby nie wiara w zabezpieczenia wbudowane jakoby w strukturę nowoczesnego, cywilizowanego społeczeństwa. Z reguły nie mamy powodów, by sądzić, że nasza wiara jest płonna. Obiekcje co do trwałości i niezawodności zabezpieczenia nasuwają dopiero owe. Nieliczne dramatyczne wydarzenia. Być może główne znaczenie zagłady polega na tym, że stanowiła ona najpotworniejsze jak dotąd tego rodzaju wydarzenie. W latach poprzedzających ostateczne rozwiązanie, w decydującej próbie, poddane zostały zabezpieczenia cieszące się największym zaufaniem społecznym. Wszystkie zawiodły, jedne po drugich, bez wyjątku. Najbardziej dramatyczna była, jak się wydaje, klęska nauki, jako zespołu idei i jako sieci instytucji oświatowych i kształceniowych. Najbardziej szanowane zasady i osiągnięcia nowoczesnej nauki ujawniły swój śmiercionośny potencjał. Postulaty oddzielenia rozumu od emocji, racjonalności od presji normatywnych i wydajności od etyki, należały do tych okrzyków bojowych które towarzyszyły nauce niemalże od chwili jej poczęcia. Ich realizacja uczyniła jednak z nauki oraz jej niezliczonych, często imponujących technologicznych zastosowań rozległe narzędzie w rękach bezwzględnej władzy. Nauka odegrała mroczną i nikczemną rolę, zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią, w przygotowaniu i realizacji zagłady. W sposób bezpośredni, choć w zgodzie ze swoją zasadniczą funkcją społeczną, przyczyniła się do stworzenia sprzyjających warunków dla dokonania ludobójstwa, podważając autorytet i kwestionując wiążący charakter wszelkiej refleksji normatywnej, zwłaszcza religii i etyki. Nauka postrzega swoją historię jako długą i zwycięską walkę rozumu z przesądem. I irracjonalizmem, ponieważ religia i etyka nie potrafiły w sposób racjonalny uzasadnić żądań wysuwanych wobec ludzkich zachowań, zostały potępione i odarte z autorytetu. Kiedy wartościom i normom przyznano już wyłącznie nieodwołalnie subiektywny charakter, jedynym polem. Na którym można było dążyć do doskonałości, pozostała instrumentalna racjonalność. Nauka chciała być wolna od wartości i uznawała to za powód do dumy. Wszelkiej maści moralistów ucieszała zaś za pomocą szyderstw i presji instytucjonalnej. Z czasem w kwestiach moralnych stała się ślepa i niema. Usunęła wszelkie bariery, które mogłyby ją powstrzymać od entuzjastycznej i pełnej poświęcenia współpracy przy projektowaniu najwydajniejszych i najszybszych metod sterylizacji lub masowego uśmiercania ludzi, albo od traktowania obozów koncentracyjnych jako niepowtarzalnej i wymarzonej okazji do prowadzenia badań medycznych w imię postępu nauki i, jakżeby inaczej, całej ludzkości. Nauka, choć w tym wypadku raczej sami naukowcy, wspomagała też bezpośrednio wykonawców zagłady. Nowoczesna nauka to gigantyczna i skomplikowana instytucja badania są kosztowne do ich prowadzenia potrzeba odpowiedniej wielkości budynków, drogiego sprzętu i dużych zespołów dobrze opłacanych ekspertów. Dlatego rozwój nauki zależy od stałego dopływu pieniędzy. Ludzi, środków, które mogą zaoferować i zagwarantować tylko równie potężne instytucje. W nauce nie chodzi jednak o zarabianie pieniędzy, a naukowcy nie są ludźmi chciwymi. W nauce chodzi o prawdę, a naukowcy chcą się zajmować poszukiwaniem prawdy. Kierują się ciekawością, zafascynowani tym, co nieznane. Ciekawość jest bezinteresowna. Nie daje się bowiem przeliczyć ani na pieniądze, ani na doczesne zaszczyty. Jedyną wartością, którą głoszą i której poszukują naukowcy, jest wiedza i prawda. To czysty zbieg okoliczności, czy raczej irytująca niedogodność, że nie da się zaspokoić ciekawości, ani odkryć prawdy bez rosnących nakładów finansowych bez coraz kosztowniejszych laboratoriów i coraz wyższych pensji naukowcy chcą tylko aby pozwolono im zmierzać tam dokąd pcha ich nieustanny głód wiedzy rząd który wyciąga do naukowców pomocną dłoń i oferuje im wsparcie może liczyć na ich wdzięczność i współpracę wielu naukowców w zamian na za uzyskaną pomoc gotowych jest zastosować się karnie do całkiem długiej listy nakazów. Gotowi są oni na przykład pogodzić się z nagłym zniknięciem niektórych swoich kolegów o niewłaściwym kształcie nosa lub niewłaściwym kwestionariuszu osobowym. Jeżeli w ogóle protestują, czynią to tylko z obawy, że równoczesne zniknięcie kilku kolegów może zagrozić realizacji harmonogramu badań. Nie są to ani oszczerstwa, ani pomówienia. Nietrudno sprawdzić, że do tego właśnie sprowadzały się owe nieliczne, odnotowane protesty niemieckich pracowników naukowych, lekarzy czy inżynierów. Niemieccy naukowcy z wyraźnym entuzjazmem okrętowali się na statek, który pod nazistowską banderą płynął ku brzegom nowego, wspaniałego, czystego rasowo i rządzonego przez Niemców świata. Projekty badawcze z dnia na dzień przybierały coraz ambitniejsze kształty, a instytuty badawcze stawały się coraz zasobniejsze i zatrudniały coraz większą liczbę pracowników. I tak naprawdę tylko to się liczyło. W swojej fascynującej pracy poświęconej roli nauk biologicznych i medycznych w opracowaniu i realizacji nazistowskiej polityki rasowej, Robert Proctor zrywa ostatecznie z szeroko rozpowszechnionym mitem, ukazującym naukę pod rządami nazistów jako przede wszystkim ofiarę prześladowań oraz obiekt intensywnej indoktrynacji. Mit ten datuje się co najmniej od momentu ukazania się w 1941 roku w wpływowej książki Josepha Needham'a, The Nazi Attack on International Science ze skrupulatnych badań proktora wynika niezbicie, że opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy, jak wiele inicjatyw politycznych, także tych budzących największą grozę, było nie tyle efektem zewnętrznych nacisków wywieranych na opornych, lecz zastraszonych specjalistów, ile dziełem samych środowisk naukowych, i jak istotną rolę w opracowaniu i realizacji polityki rasowej odegrali uznani naukowcy o niepodważalnych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Jeżeli dochodziło do jakichś form nacisku, to najczęściej wówczas, gdy jedna część środowiska występowała przeciw drugiej. W istocie społeczne i integralne podwaliny pod nazistowskie programy rasowe położono na długo przed dojściem Hitlera do władzy, a przedstawiciele nauk biomedycznych odegrali aktywną, a nawet dominującą rolę w ich stworzeniu, opracowaniu i realizacji. Proktor prześledził dokładnie składy zespołów redakcyjnych 147 czasopism medycznych wydawanych w nazistowskich Niemczech. Pokazując, że owej aktywnej grupy naukowców nie można, Uznać żadną miarą za obłąkane lub fanatyczne skrzydło całego środowiska. Po dojściu Hitlera do władzy zespoły redakcyjne działały w niezmienionych lub co najwyżej nieznacznie zmienionych składach. Wprowadzone zmiany były zaś najpewniej wynikiem usunięcia z redakcji naukowców pochodzenia żydowskiego. Kult racjonalności zinstytucjonalizowanej w postaci nowoczesnej nauki, okazał się, mówiąc łagodnie, niezdolny do tego, by uchronić państwo przed przekształceniem go w narzędzie zorganizowanej działalności przestępczej, a oceniając rzecz surowiej, wprost przyczynił się do owej przemiany. Trzeba jednak powiedzieć, że główni rywale nauki nie wypadli wcale lepiej. Niemieccy naukowcy nie byli osamotnieni w swoim milczeniu. Najbardziej spektakularne wydaje się milczenie kościołów, wszystkich bez wyjątku. Milczenie w obliczu zorganizowanego bestialstwa było jedyną kwestią, co do której wszystkie kościoły, tak często ze sobą skłócone, zachowywały jednomyślność. Żaden z nich nie próbował odzyskać nadwątlonego autorytetu. Żaden, w odróżnieniu od pojedynczych i często osamotnionych duchownych, nie poczuł się odpowiedzialny za czyny popełniane w kraju, który uznawał za część swego dominium przez ludzi, którzy podlegali jego duszpasterskiej pasterskiej opiece. Hitler nigdy nie wystąpił z Kościoła katolickiego. Nigdy też nie został ekskomunikowany. Żaden kościół. Nie upomniał się głośno o prawo do publicznego ferowania sądów moralnych i nakładania kar na nieposłusznych. Wypracowana przez kulturę niechęć do agresji okazała się kiepskim zabezpieczeniem przed zorganizowaną przemocą, ponieważ cywilizowane formy współżycia, zdumiewająco łatwo i harmonijnie, dostosowały się do nowej sytuacji. Współuczestnicząc w masowym mordzie, długotrwały i nierzadko bolesny proces cywilizacyjny nie zdołał wypracować żadnego niezawodnego zabezpieczenia przed ludobójstwem. Cywilizowane zasady postępowania posłużyły natomiast do takiego skoordynowania działań przestępczych, by ich bezpośredni sprawcy mogli trwać w przeświadczeniu o własnej moralnej prawości. Wśród obserwatorów wstręt do bestialstwa, znamionujący człowieka cywilizowanego, nie okazał się dostatecznie silny, by pobudzić do aktywnej formy sprzeciwu. Większość reagowała tak, jak według cywilizowanych zasad postępowania powinno się reagować na widok szpetoty i barbarzyństwa, odwracając wzrok w drugą stronę. Nieliczni, którzy sprzeciwili się okrucieństwu, nie znaleźli w swoim otoczeniu norm i sankcji społecznych, zdolnych ich wesprzeć i utwierdzić w sprzeciwie. Byli samotnikami, którzy, by uzasadnić sens walki przeciw złu, mogli tylko powtórzyć za jednym ze swoich wielkich przodków. Ich gar nicht anders. Ich gar nicht anders. Nie jestem inny. W obliczu zagarnięcia przez grupę bezwzględnych osób potężnej machiny nowoczesnego państwa, z jego wyłącznością na użycie środków przemocy, żadne ze sławetnych osiągnięć nowoczesnej cywilizacji nie zdołało zapobiec eksplozji barbarzyństwa. Cywilizacja nie zdołała zapewnić moralnego wykorzystania potężnych mocy, które sama powołała do istnienia. Wnioski. Jeśli pytamy dziś o grzech pierworodny, który umożliwił to wszystko, co się stało później, najbardziej przekonującą odpowiedzią wydaje się upadek lub niewykształcenie się demokracji. Wobec braku tradycyjnych autorytetów jedynym źródłem mechanizmów zdolnych uchronić społeczeństwo przed ekstremizmami może być demokracja polityczna. Rozwija się ona jednak opornie i z trudem zapuszcza korzenie w wypadku załamania się starej władzy i starego systemu kontroli, zwłaszcza gdy owo załamanie dokonało się w sposób gwałtowny. Takie okresy bez królewia i braku stabilności zdarzają się podczas i w następstwie głębokich rewolucji, które paraliżują dotychczasowe ośrodki władzy społecznej, nie potrafiąc jeszcze zastąpić ich nowymi. Tworzą w ten sposób stan, w którym siły polityczne i militarne, nie znajdują przeciwwagi ani odpowiedniej kontroli ze strony silnych i wpływowych sił społecznych. Sytuacje takie zdarzyły się oczywiście także w epoce przednowoczesnej, w następstwie krwawych podbojów lub długotrwałych konfliktów wewnętrznych, które doprowadziły niekiedy do niemal całkowitego unicestwienia tradycyjnych elit. Inne wszakże były skutki takich sytuacji. Następował zwykle upadek panującego porządku społecznego. Konsekwencje działań wojennych rzadko jednak prowadziły do destrukcji pierwotnych, wspólnotowych sieci kontroli społecznej. Lokalne oparte na silnych więziach wspólnotowych, wysepki porządku społecznego, choć narażone nieustannie na akty przemocy i grabieży, w sytuacji rozpadu organizacji społecznej. Na poziomie ponadlokalnym, znajdowało oparcie we własnych normach i strukturach. W społeczeństwach przednowoczesnych nawet najpoważniejsze ataki na tradycyjne struktury władzy różniły się z reguły od nowoczesnych wstrząsów pod dwoma kluczowymi względami. Po pierwsze, pozostawiały one w nienaruszonym, a przynajmniej zadowalającym stanie pierwotne. Wspólnotowo ośrodki kontroli porządku społecznego. Po drugie, zaś raczej zmniejszały niż zwiększały prawdopodobieństwo zorganizowanych działań na poziomie ponadlokalnym, ponieważ wyższe struktury porządku społecznego ulegały rozpadowi, a wszelkie możliwe jeszcze formy wymiany między lokalnymi wspólnotami opierały się znowu na swobodnej grze nieskoordynowanych sił. W warunkach nowoczesnych natomiast wstrząsy tego rodzaju występują z reguły w sytuacji niemal całkowitego zaniku wspólnotowych mechanizmów kontroli społecznej oraz utraty autonomii i samowystarczalności przez wspólnoty lokalne. Pustkę, którą wypełniał niegdyś instynktowny odruch sięgania do własnych źródeł, niwelują dziś zwykle nowe, ponadwspólnotowe siły, które próbują zapewnić państwu wyłączność na stosowanie środków przemocy by zaprowadzić w ten sposób nowy porządek społeczny. Tym samym władza polityczna nie tylko nie upada, lecz staje się zasadniczo jedyną siłą odpowiedzialną za wyłaniający się porządek. Jej działania nie powstrzymują i nie ograniczają żadne siły społeczne ani gospodarcze poważnie osłabione z powodu zniszczenia lub paraliżu dotychczasowej władzy. Jest to rzecz jasna, model teoretyczny, który dość rzadko realizuje się w pełni w rzeczywistych warunkach historycznych. Jego użyteczność polega jednak na tym, że kieruje on uwagę na te zwroty społeczne, które wydają się zwiększać ryzyko wystąpienia aktów ludobójstwa. Zwroty te mogą się różnić co do formy i nasilenia. Łączy je jednak ogólna zasada wyraźnej dominacji władzy politycznej nad władzą społeczną i gospodarczą, wyraźnej dominacji państwa nad społeczeństwem. Sięgnęła ona chyba najgłębiej i najdalej podczas rewolucji radzieckiej i w późniejszym okresie długotrwałego monopolu państwa, które przedstawiało się jako jedyny czynnik integracji społecznej i odtwarzania porządku społecznego. Jednak także w Niemczech dominacja owa była znacznie głębsza niż to się na ogół uważa. Naziści, którzy doszli do władzy po krótkim interludium weimarskim, podjęli i dokończyli dzieło rewolucji, którego Republika Weimarska, ta niespokojna arena nieustannych zmagań między starymi a nowymi, lecz niedojrzałymi elitami, tylko z pozoru przypominająca demokrację polityczną, z rozmaitych względów nie była w stanie przeprowadzić. Dawne elity zostały znacznie osłabione albo uległy marginalizacji. Tradycyjne formy, w których wyrażały się dotąd siły społeczne i gospodarcze, znikały jedna po drugiej, a ich miejsce zajmowały nowe, nadzorowane przez centrum formy, kreowane i legitymizowane przez państwo. Skutków tego procesu Doświadczyły wszystkie klasy społeczne, lecz w sposób najdotkliwszy odczuły je te, które tylko zbiorowo mogą posiadać moc innej niż polityczna natury, a zatem klasy nieposiadające, przede wszystkim zaś klasa robotnicza. W wyniku upaństwowienia lub rozwiązania wszystkich instytucji pracy, przy jednoczesnym poddaniu samorządów lokalnych niemal całkowitej kontroli scentralizowanej władzy państwowej, Masy stały się właściwie bezsilne i właściwie zostały wykluczone z przestrzeni politycznej. Nieprzenikniona tajemnica, jaką otoczono działania państwa, istna zmowa milczenia wymierzona przeciwko własnym obywatelom, była dodatkowym czynnikiem skutecznie utrudniającym ewentualny opór sił społecznych. Wszystkie te procesy doprowadziły by najmniej do zastąpienia tradycyjnych struktur władzy przez nowe, aktywne formy obywatelskiej samorządności. Ich głównym i ostatecznym skutkiem okazał się bowiem niemal całkowity monopol państwa politycznego, odbierający siłom społecznym możliwość swobodnego wyrażania poglądów, a tym samym tworzenia strukturalnych podstaw demokracji politycznej. Nowoczesne warunki pozwoliły na powstanie silnego państwa, zdolnego zastąpić dotychczasową sieć społecznych i gospodarczych narzędzi kontroli politycznym nakazem i procedurą administracyjną. A co najważniejsze zdołały wypełnić konkretną treścią owe nakazy i procedury. Nowoczesność, jak pamiętamy, to epoka sztucznego ładu i wielkich projektów społecznych. Era projektantów, wizjonerów i, mówiąc najogólniej, ogrodników, gotowych traktować społeczeństwo jak pole leżące odłogiem, które trzeba podzielić na grządki i szpalery, a następnie uprawiać i doglądać, aby nie odbiegało od zaprojektowanego kształtu. Ambicja i zadufanie nie cofną się przed niczym, zwłaszcza, że ludzkość widziana przez pryzmat nowoczesnej władzy, Wydaje się tak wszechmocna, a jej poszczególni członkowie tak niekompletni, nieporadni, ulegli i niedoskonali, że traktowanie ich jak rośliny, które trzeba przycinać, a jeśli to konieczne, wyrywać, albo jak bydło, które trzeba hodować, nie wydaje się ani fantazją, ani moralnym nadużyciem. Jeden z najwcześniejszych i najważniejszych ideologów niemieckiego narodowego socjalizmu, dare. Uznawał właśnie zasady stosowane w hodowli zwierząt za wzór polityki ludnościowej, którą powinien realizować przyszły rząd ludowy. Ten, kto w ogrodzie pozostawia rośliny samym sobie, odkryje wkrótce ze zdumieniem, że ogród porósł chwastami i że nawet zasadnicza natura roślin uległa zmianie. Jeśli więc ogród ma pozostać urodzajną ziemią dla roślin, jeśli, innymi słowy, ma on wznieść się ponad twarde prawa sił naturalnych, to konieczna jest twórcza wola ogrodnika, który, zapewniając warunki sprzyjające uprawie, zapobiegając szkodliwym wpływom albo też, czyniąc jedno i drugie, starannie uprawia to, co zasługuje na uprawę, i bezlitośnie tępi chwasty. Które inaczej pozbawiłyby szlachetniejsze rośliny pożywienia, powietrza, światła i słońca. Tak więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że zagadnienia hodowli nie są dla myśli politycznej błahe. Powinny się one znaleźć w centrum wszelkich rozważań, a udzielane przez nie odpowiedzi muszą wypływać z właściwego duchowego i ideologicznego nastawienia narodu. Należy nawet stwierdzić, że naród może osiągnąć równowagę duchową i moralną tylko wówczas, gdy dobrze pomyślany plan hodowli stanie się centralną częścią jego kultury. Za pomocą jednoznacznych, a skrajnych określeń, Dare dał wyraz ambicji poprawiania rzeczywistości, która stanowi istotę nowoczesnego światopoglądu i która dzięki potędze nowoczesnej władzy. Stała się w pełni realną perspektywą. Ta najbardziej niezwykła cecha nowoczesności dochodzi do głosu w okresach radykalnych zwrotów społecznych. W żadnym innym czasie społeczeństwo nie wydaje się tak bezkształtne, niedokończone, nieokreślone i plastyczne, jakby dosłownie oczekiwało na jakąś wielką wizję, na kompetentnego i potężnego projektodawcę, który nada mu formę. W żadnym innym czasie społeczeństwo nie wydaje się tak bezsilne i nieukierunkowane, a tym samym niezdolne, by stawić opór ręce ogrodnika, gotowe przybrać dowolne narzucony przez niego kształt. Połączenie uległości i bezsilności stwarza pokusa, której zadufani i gotowi na wszystko wizjonerzy zwykle nie potrafią się oprzeć, zwłaszcza w sytuacji, której nikt nie jest w stanie oprzeć się im samym. Ludzie, owładnięci ideą wielkiego projektu, stojącą u steru nowoczesnej administracji państwowej, wolni od ograniczeń nakładanych przez siły poza polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, oto przepis na ludobójstwo. Ludobójstwo pojawia się jako integralny element procesu realizacji wielkiego projektu. Projekt zapewnia ludobójstwu legitymizację. Administracja państwowa zapewnia mu narzędzia, a paraliż instytucji społecznych zapewnia mu zielone światło. Warunki sprzyjające dokonaniu ludobójstwa mają zatem szczególny, lecz niewyjątkowy charakter. Występują rzadko, lecz nie są czymś nadzwyczajnym. Nie będąc immanentną cechą nowoczesnego społeczeństwa, nie są także zjawiskiem całkowicie mu obcym. W kontekście nowoczesności ludobójstwo nie jest ani odstępstwem od normy, ani przypadkiem wadliwego funkcjonowania systemu. Pokazuje jedynie, do czego mogą prowadzić niepowściągane i niekontrolowane racjonalizacyjne i inżynieryjne ambicje nowoczesności w sytuacji rzeczywistego zaniku pluralizmu sił społecznych, który zakłada nowoczesny ideał racjonalnie zarządzanego. I w pełni nadzorowanego, pozbawionego konfliktów wewnętrznych, zdyscyplinowanego i uporządkowanego społeczeństwa. Każde ograniczenie lokalnej samorządności i swobody głoszenia poglądów przez obywateli, każdy atak na społeczny i kulturowy pluralizm oraz na możliwość jego politycznej ekspresji, każda próba zamknięcia nieskrępowanej wolności państwa za murem politycznej tajemnicy, każdy krok w stronę osłabienia społecznych fundamentów demokracji urealnia możliwość powtórzenia się katastrofy społecznej na skalę zagłady. Do wprowadzenia w życie zbrodniczych projektów potrzebne są narzędzia społeczne. Potrzebują ich jednak także ci, którzy czuwają nad tym, aby zbrodniczych planów nie udało się wcielić w życie. Wydaje się, iż jak dotąd, jedynie ci drudzy mogą się uskarżać na niedostatekowych narzędzi. Nie brakuje bowiem instytucji potrafiących pomóc w realizacji zbrodniczych projektów lub też, co gorsza, niepotrafiących zapobiec przekształceniu się codziennych, racjonalnych zatrudnień w działalność przestępczą. Józef Weizenbaum, jeden z najprzenikliwszych badaczy zajmujących się problematyką społecznego oddziaływania technologii informatycznych, Niedostępnych, rzecz jasna, w czasach zagłady, uważa, że prawdopodobieństwo wystąpienia aktu ludobójstwa jest dzisiaj większe niż dawniej. Niemcy przeprowadzili ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, stosując się ściśle do podręcznikowych reguł instrumentalnego myślenia. Ludzkość zadrżała przez chwilę, kiedy nie mogła już dłużej odwracać wzroku od tego, co się zdarzyło, kiedy. W obiegu pojawiły się zdjęcia zrobione przez samych oprawców i kiedy w świetle dziennym stanęły umęczone postacie ocalonych. Ostatecznie jednak nic się nie zmieniło. Ta sama logika działania, ta sama chłodna i bezwzględna racjonalna kalkulacja doprowadziły w ciągu ostatnich dwudziestu lat do wymordowania co najmniej tylu ofiar, ile pochłonęła na ówczesnym etapie rozwoju technologii tysiącletnia Rzesza. Nie nauczyliśmy się niczego, nasza cywilizacja jest dziś tak samo zagrożona jak wówczas. Nie zmieniły się także powody, dla których instrumentalna racjonalność i urządzenia społeczne tworzone na jej potrzeby wykazują się taką samą moralną ślepotą jak wówczas. W roku 1966, ponad 20 lat, po ujawnieniu makabrycznych zbrodni nazistowskich, grupa wybitnych naukowców opracowała precyzyjny i nienagannie racjonalny projekt elektronicznego pola bitwy na zamówienie generałów prowadzących wojnę we Wietnamie. Naukowcy ci mogli doradzać to, co doradzali, ze względu na kolosalny dystans psychologiczny oddzielający ich od ludzi, którzy mieli już wkrótce zostać okaleczeni lub zabici przez broń stworzoną dzięki pomysłom, jakie przekazali swoim sponsorom. ów dystans psychologiczny rośnie nieustannie i w niespotykanym dotąd tempie, za sprawą rozwijającej się gwałtownie nowej technologii informatycznej, która skuteczniej niż jakakolwiek z wcześniejszych technologii pomaga ludzkości w pozbywaniu się ludzkich obiektów. Ludzie, rzeczy i zdarzenia są zaprogramowani, coś jest na wejściu i coś na wyjściu. Mówi się o sprzężeniu zwrotnym, zmiennych procentach, procesach i temu podobne, aż w końcu wszelki kontakt z rzeczywistością staje się abstrakcją. Zostają tylko wykresy, zestawy danych i wydruki. Czysty postęp technologiczny oderwany od wszelkich świadomie wybranych i uzgodnionych ludzkich celów. Staje się celem samym w sobie. Dostępne środki technologiczne wyłamują się coraz częściej ze swoich pierwotnych zastosowań i podporządkowują je własnym kryterium skuteczności i efektywności. Polityczna oraz moralna ocena podejmowanych działań zostaje sprowadzona do kwestii drugorzędnych lub też zepchnięta na margines, traci wszelkie znaczenie. Działanie nie potrzebuje już właściwie innego uzasadnienia niż to, że dostępne środki technologiczne pozwalają na jego wykonanie. Jacques Enul ostrzegał, że technologia, wyzwoliwszy się z narzuconych jej zadań społecznych, nie podąża ku czemuś, ale posuwa się naprzód, ponieważ coś pcha ją do przodu. Ten, kto służy technice, nie wie, dlaczego pracuje, i zasadniczo mało go to obchodzi. Pracuje, ponieważ posiada narzędzia, które pozwalają wykonać jakieś zadanie, przeprowadzić skutecznie nową operację. Nie przyzywa go żaden cel, to raczej silnik umieszczony gdzieś z tyłu i nie znoszący żadnych przestojów pracy zmusza go do działania. Odkąd ocena wydajności stała się nadrzędnym kryterium w ustalaniu celów politycznych. Nadzieje na to, że wypracowane przez cywilizację zabezpieczenia przeciwko aktom bestialstwa okażą się godnym zaufania narzędziem kontroli sposobów wykorzystywania instrumentalnej racjonalności człowieka, wydają się bardziej płonne niż kiedykolwiek wcześniej. Zygmunt Bauman, Nowoczesność i Zagłada Koniec rozdziału czwartego. Wyjątkowość i zwyczajność Zagłady